Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich w roku 2017, w ten śnieżny wieczór. To jest kolejne spotkanie w ramach cyklu Między religiami. Dzisiaj naszym tematem jest dialog międzyreligijny, jak Państwo wiedzą. I jesteśmy w, jak zwykle, a więc jest pani Halina Bartnowska i pan Andrzej Saramowicz i ja się nazywam Stanisław Krajewski, a naszym gościem jest Bogdan Białek, który jest współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, przewodniczącym i twórcą fundacji Stowarzyszenia Jana Karskiego, mieszka w Kielcach, dziennikarzem o bogatym doświadczeniu, twórcą i redaktorem naczelnym Pisma Charaktery, Pisma Psychologicznego. I poza tym wszystkim jest osobą bardzo zaangażowaną na różne sposoby w działania międzyreligijne różne, więc jest znakomitą osobą, żeby tutaj z nami uczestniczyć w rozmowie. Proszę Państwa, myślę, że jeśli mówimy o przyszłości, to trzeba jednak zacząć od przeszłości. To znaczy powiedzieć parę słów, jak perspektywa, widzę, że jeszcze osoby dochodzą. Bardzo proszę usiąść. I jak wygląda perspektywa dialogu, czy w ogóle relacji międzyreligijnych z punktu widzenia poszczególnych naszych głównych trzech religii, no w jakimś takim syntetycznym skrócie. Ja pozwolę sobie zacząć mówić w ramach, jak to wygląda z perspektywy judaizmu. Otóż jakie są główne przeszkody, to znaczy te takie tradycje antydialogowe, czy przeciwko innym religiom? Otóż o ile no, zwykle jest, się myśli o czymś takim, no, że religia uważa, że ja mam całą prawdę, więc ci inni się mylą i w związku z tym o czym tutaj mówić, prawda? To w judaizmie, ja nie mówię, że w ogóle nie ma tego elementu, tradycyjnie oczywiście też jest, ale ważniejszą rzeczą jest, bardziej należy zaakcentować coś innego. Mianowicie główną przeszkodą w zasadzie tradycyjnie było, i do pewnego stopnia to trwa, ale tylko do pewnego, to jest to poczucie, że mamy walczyć z bałwochwalstwem. Znaczy mamy się zdystansować, odwrócić i całkowicie zignorować bałwochwalstwo. No i na tyle, na ile inne religie zawierają elementy bałwochwalcze, na tyle jest niewłaściwe, żeby się z nimi zadawać. To jest ten główny problem. I oczywiście jak wtedy, kiedy judaizm się kształtował, czyli to były tysiące lat temu, no to nie było takie jasne, jak to zrobić. To oddzielenie się było procesem i trudnym, i wymagającym właśnie takiego dystansowania się od innych. Oczywiście czasem też było bardziej gwałtownym i czy krwawym procesem, ale to są rzeczy, które były. Ale obecnie one wcale nie muszą takie być, powiedzą ludzie, którzy są zwolennikami dialogu, ponieważ no, obecnie funkcjonujemy w świecie, w którym no, duża część ludzkości jest pod wpływem tych kategorii biblijnych. To znaczy bałwochwalstwo, takie jak je rozumie Biblia, jest przyjmowane jako coś, od czego się dystansujemy, czego nie chcemy, również przez chrześcijaństwo i islam, a one w sumie już tworzą, prawda, większość ludzkości, znaczy obejmują większość ludzkości. Dodam tak na marginesie, że istnieją nawet próby w tych środowiskach dialogowych żydowskich głębszych relacji z indyjskimi religiami właśnie poprzez wskazywanie na to, że chociaż tam oczywiście jest wielu bogów i wiele tych tradycji najróżniejszego typu, to jednak tak naprawdę jest bardzo ważny i istotny nurt myślenia indyjskiego, wedle którego jest no, ten taki najwyższa boskość, jest taka właśnie nie bezkształtna, powyżej wszystkich bogów, którzy są tylko manifestacjami tego czegoś, co jest jedyne i najwyższe i, no i w jakimś sensie może być porównywane z tym, czym jest Bóg transcendentny wedle tradycji biblijnej.
Więc to jest ten jeden element, bałwochwalstwo, czyli które teraz jest, mamy inny kontekst, więc jakby inaczej to w ogóle funkcjonuje. Drugi element, który jest typowo żydowski, jest, to jest obsesja przetrwania. Prawda? Żydów jest mało i to, żeby przetrwać, jest wcale nieoczywistą i nieprostą rzeczą. Tak było przez wiele pokoleń. Tak jest i dzisiaj, może nie akurat dzisiaj dosłownie, ale i w czasach współczesnych, jak wiemy, nie tak dawno to się stało nagle zupełnie problematyczne. W każdym razie ta obsesja przetrwania powoduje, że relacje z innymi religiami są utrudnione. To jest pewien problem. Natomiast głównym elementem tego, takim, który właśnie skłania do dystansu czy niechęci do kontaktów z innymi religiami, jest obawa przed nawracaniem. Prawda? W świecie chrześcijańskim i również w świecie muzułmańskim, chociaż w mniejszym stopniu, no to obawa przed tradycyjna, trwająca, prawda, przez stuleci, przez wiele stuleci sytuacja, w której były albo naciski, albo sugestie, albo bardzo gwałtowne próby nawracania Żydów są. To są wszystko elementy, o których się pamięta i które powodują, że prawda, że kontakty z tymi religiami niekoniecznie są traktowane jako coś pozytywnego. Jakkolwiek no, można powiedzieć, że teraz to też jest bardziej kwestia historii niż teraźniejszości, więc to w pewnym sensie zostało przezwyciężone. No i żeby powiedzieć jeszcze z kolei pozytywną rzecz tradycyjną, która z kolei pozytywnie wpływa na możliwości kontaktów i dialogu międzyreligijnego z perspektywy judaizmu, to jest tak, że tak naprawdę od innych ludzi, którzy nie są Żydami, w sensie religijnym nie oczekuje się właściwie niczego specjalnego. Oczekuje się od wszystkich, że będą porządnymi ludźmi. Natomiast no nie, że będą jakoś religijnie tacy, jak wedle judaizmu, jacy wedle judaizmu powinni być Żydzi. No, jest to sformułowane jako tak zwane przykazania noachiczne, 7 przykazań danych Noemu, a Noe jest naszym wspólnym, prawda, praprzodkiem wedle wizji biblijnej i to powoduje, że nie musimy, prawda, czekać aż inni, czy chcieć, żeby inni byli tacy jak my. Mogą być tacy jak chcą, ale no póki są porządnymi ludźmi. To w zasadzie tak jest, chociaż to jest pewna subtelność, bo właśnie ten jest również ten zakaz bałwochwalstwa, o którym mówiłem, sformułowany wśród tych przekazań noachicznych, więc to jak interpretujemy ten zakaz jest istotne, bo od tego zależy, prawda, jaki jest nasz stosunek, w szczególności do chrześcijaństwa. Żeby zakończyć ten mój wstępny głos, to prawda, tradycyjnie jest chrześcijaństwo widziane albo jako zawierające elementy bałwochwalcze, albo jako nie zawierające ich i są i te opinie i one do dzisiaj współistnieją. Proszę Państwa, bardzo proszę zająć miejsce. Tutaj są bliżej wolne fotele. Bardzo proszę. I Halina, może chcesz z perspektywy chrześcijańskiej coś powiedzieć na temat przeszłości czy tła? Może trochę od innego punktu, bo będzie mi łatwiej powiedzieć coś znaczącego i nie tak bardzo ogranego już przez ciągłe mówienie. Otóż wydaje mi się, że chrześcijaństwo przygotowuje się do tego, żeby stanąć w pozycji dialogicznej w stosunku do judaizmu. A przygotowuje się przez długi proces historyczny, w którym uczymy się rozumieć inne światy religijne. Do pewnego stopnia to zjawisko wielości światów religijnych jawi się także wewnątrz chrześcijaństwa, bo odkąd jesteśmy takim bytem wewnętrznie pluralistycznym, kiedy mówimy chrześcijaństwo, to musimy myśleć o wielu różnych kościołach, wielu różnych systemach wyrażania swojej wiary i one też stoją jeden w stosunku do drugiego, bardzo często w podobny sposób. To znaczy, że obcując z ludźmi innego kościoła, mamy pokusę
rzadko rozpoznawana jako pokusa, żeby mówić, że to są ludzie innej wiary. W Polsce tradycyjnie mówiło się o innowiercach, mając na myśli powiedzmy husytów, czy potem później różne rodzaje kościołów no, powstałych w następstwie reformacji, albo i wcześniej odmiennych, bo za innowierców miano także i ludzi z kościołów prawosławnych, a nawet z tych prastarych kościołów, z którymi łączą nas tylko zupełnie pierwsze sobory. To zaczęło być bardzo trudne. Ten pluralizm był właściwie obcy nie wierze, ale obcy mentalności, która się rozwinęła w Europie i doszła w końcu do przerażającego punktu, w którym inaczej już nie byliśmy w stanie żyć we względnym porządku i pokoju, jak decydując, że ten, kto rządzi, tego religia. Jest to przerażające stwierdzenie. Nie wiem, jak to było możliwe, żeby kiedyś przyjąć je jako rozwiązanie trudności życia na jednym kontynencie, czy potem na kilku, ale wszędzie nam było za ciasno. Wszędzie chcieliśmy, żeby wszyscy byli tacy jak my. Niedawno, kilka dni temu, wysłuchałam bardzo ciekawej audycji, w której była mowa o tym, jak to jest z tym, że my jako monoteiści właściwie nosimy w sobie taką trwałą pokusę dyskwalifikacji innych. I to myślę, że ją dzielimy z judaizmem. Do pewnego stopnia z tym, że przenosimy ją na sytuację jeszcze inną, tą sytuację, w której wszyscy twierdzimy, że nasze kościoły pochodzą od Jezusa z Nazaretu, a tymczasem ludzie potrafią powiedzieć, że innej wiary są. I to jest coś, co nam bardzo jakoś wydaje się, im bardziej świat żyje w nieustannej komunikacji, tym trudniej jest żyć z tym niemądrym przekonaniem, że ci ludzie są innej wiary. Jest to kwestia w bardzo wielkiej mierze uznania, że wszystkie monoteizmy mają do siebie to, że każdy z nich może w inny nieco sposób, w innym stylu, innym językiem, innymi obrazami, ale mówi o Bogu jedynym. Nie ma wielu bogów, jest Bóg jeden. Jeżeli ktoś jest przekonany monoteistą, to wie, że wszyscy wierzymy w Niego, chociaż niejednakowo to robimy. Mamy trudności porozumienia. I to jest sprawa, do której chrześcijaństwo pomału dochodzi. Wewnątrz siebie rozwija się dialog, o którym dzisiaj mieliśmy wspomnieć, dialog ekumeniczny. Moje całe pojęcie o tym, czym jest dialog, wywodzi się właśnie z tych środowisk, w których ten ekumeniczny dialog nie jest kwestią jakiejś dalekiej, wzniosłej teorii, ale dnia codziennego. W Polsce mało mamy do tego okazji, bo mamy za mało tych innych. Nasze danie nie jest przyprawione obecnością różnych pierwiastków. My się jakoś zapominamy w tym poczuciu własnej jedyności. Różne dramatyczne okoliczności każą nam to przełamać. I tak też II wojna światowa bardzo się przyczyniła do tego, że dialog ekumeniczny został i lepiej zrozumiany, i szerzej praktykowany pomiędzy kościołami chrześcijańskimi. Potem stopniowo ten trening jedności i w różnorodności przechodzi także na inne religie, które są kulturowo bardziej odrębne niż różne odłamy chrześcijaństwa. Natomiast
możemy razem z nimi praktykować to, co jest właściwie najważniejsze, to znaczy przekonanie o tym, że Bóg jest jeden. I drugie przekonanie się w nas też szczęśliwie zaczęło rozwijać, że my go tak nie mamy na własność, że my go też nie potrafimy wyrazić i opisać i opowiedzieć i zamknąć w naszych kategoriach pojęciowych, bo on jest ponadto wyższy. I w tym sensie podłożem dialogu jest także teologia negatywna, czyli teologia, która mówi o tym, że Bóg nie jest naszą własnością, to my jesteśmy Jego własnością i będąc Jego własnością nie rządzimy Nim, poddajemy się Mu. To jest może niekiedy trudne, wiele różnych mentalności w świecie nie godzi się na poddanie komukolwiek i tym się właśnie różnimy jako ludzie religii, że naszemu Bogu poddajemy się, widząc w Nim wielką tajemnicę, nie próbując za Niego decydować czy określać. Przynajmniej tak powinno być, tak sądzę, że jest. Jest wielkim problemem to, żeby utrzymać się w stanie dialogu wtedy, kiedy nasze pojęcie dialogu jest różne. To jest pewnego rodzaju paradoks. Ja mogę uprawiać dialog z tymi, którzy się ze mną zgadzają w tym jednym punkcie, że też razem widzimy to, że dialog jest uznaniem wolności drugiego, rezygnacją z przekonania, że mamy prawo, a nawet czy nawet obowiązek narzucać swoje, to jest bardzo trudna rzecz i uczymy się tego raczej, powiem, że niedługo, chociaż teologii negatywnej chrześcijaństwo uczyło się długo już i gdyby do niej częściej wracali ci, którzy nam do nas mówią, to byłoby z tym wszystkim łatwiej. Myślę więc, że dialog ekumeniczny pomiędzy chrześcijanami ma wielką przyszłość, a tą wielką przyszłością jest to, że posłuży jako szczebel do dialogu z ludźmi jako takimi. Tak. Pan Andrzej Saramowicz z perspektywy islamu. Dialog, ja bym również zamiennie używał słowa spotkanie, bo dialog też jest spotkaniem. Dialog, jeśli chodzi o religię muzułmańską, właściwie istnieje od początku tej religii, dlatego że muzułmanie uznają wszystkie poprzednie objawienia Nowego, Starego Testamentu. Oczywiście Jezus nie jest równym Bogu, tylko wysłannikiem Boga. I ten dialog trwa, on przybiera różne formy. Cała historia islamu jest właśnie jedną historią dialogu muzułmańsko-chrześcijańsko-żydowskiego. I on przybierał różne formy, od bardzo pokojowych do bardziej burzliwych. I to nie tylko chodziło o wyprawy krzyżowe, ale również w obrębie ogromnych terytoriów, które później stały się Imperium Muzułmańskim w jakiejś tam kolejności pod inną nazwą. Ten dialog się niemniej jednak nadal odbywał. Ja w ostatnią niedzielę tutaj Państwo, którzy byli na warsztacie, ja tu pozwoliłem sobie zacytować kartę przywilejów od proroka. To była umowa między prorokiem Mohamedem i światem islamu, a chrześcijanami w klasztorze świętej Katarzyny, w której tej umowie prorok Mohamed zobowiązał się chronić chrześcijan. Więc to jest tylko taki jeden przykład dialogu. Natomiast ja jeszcze dwa słowa chciałem o takiej krótkiej historii, dlatego że przed chwilą chciałem wykazać, że ten dialog istniał już od wieków. Natomiast ponad 100 lat temu odbyła się bardzo ciekawa inicjatywa. Tutaj mam taka niedoskonała fotka, to możecie Państwo znaleźć sobie w internecie. Proszę tylko kliknąć Dwelt Parliament of Religions. Coś takiego, parlament wszystkich religii, coś w rodzaju ONZ-u, prekursor ONZ-u na poziomie religijnym. Odbyło się w Chicago, to było unikatowe spotkanie w 1893 roku, na którym było wiele znanych postaci, liderów religijnych,
w których jednym z najbardziej znanych chyba był jogin Yogananda. Byli również buddyści, byli mistrzowie Zen. No i oczywiście inspiracją do podobnych zdarzeń zajmowały się różne organizacje religijne, jak choćby United Religions Initiative, czyli Inicjatywy Zjednoczonych Religii. No i ten dialog w różnych formach do dzisiaj trwa, natomiast to wydarzenie było o tyle istotne, że przedstawiciele innych religii zebrali się właśnie w świecie zachodnim. To było coś nowego i być może od tego momentu nastąpił napływ innych religii do świata chrześcijańskiego, bo to do tej pory było na odwrót. To misjonarze chrześcijańscy bardzo aktywnie działali w Azji, właściwie praktycznie na całym świecie, obu Amerykach, a od końca XIX wieku nastąpił pewien zwrot i nastąpiło zainteresowanie religiami wschodnimi. To tyle, tak jeśli chodzi o... Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mamy takie cytaty różne, które wszyscy dostali, prawda, na karteczce. Jak widzimy, ten pierwszy jest z Biblii, z proroka Malachiasza, i on mówi, że ludzie składają ofiary, czyli modną się po swojemu, dla swojej religii, to i tak to wszystko jest, prawda, czczenie jednego prawdziwego Boga. Wielkie będzie imię moje między narodami. I to jest, czyli to jest już biblijne, prawda, sformułowanie, które umożliwia właściwie docenienie wszystkich religii. Teraz chciałem prosić pana Bogdana Białka, no niekoniecznie na temat przeszłości, ale właśnie może możemy już zacząć teraz przechodzić do sprawy przyszłości. Dobry wieczór Państwu, dziękuję za zaproszenie. Ja rozumiem, że tytułem mojej obecności tutaj jest, jak wspomniał Staszek, jakieś moje zaangażowania w różnego rodzaju zdarzenia dialogiczne. Dla mnie dialog międzyreligijny jest przede wszystkim czymś do zrobienia, nie do pomyślenia, co nie znaczy, że rzeczy, które staram się robić, robię bezrefleksyjnie, ale jakaś myśl temu towarzyszy i taką garścią refleksji chciałbym się z Państwem podzielić. Te rzeczy, które robię tak razem, niektóre z nich razem na przykład z tutaj obecnym Andrzejem Saramowiczem, czy też ze Staszkiem. Mają jakby jeden cel. Przede wszystkim stworzenie przestrzeni do dialogu, bo dialog potrzebuje przestrzeni. Dialog jest także czymś wymiarowo geometrycznym, przestrzennym, geograficznym. Musi być miejsce, gdzie do dialogu dochodzi. I dialog rozumiany przede wszystkim jako spotkanie. I to są, w Kielcach od kilku lat organizujemy spotkania medytacyjne, rekolekcyjne, chrześcijanie Żydzi, chrześcijanie muzułmanie, chrześcijanie buddyści. I są to, jak myślę, jak do tej pory, bardzo owocne spotkania dla wszystkich uczestników i ze strony wszystkich religii, ze strony muzułmańskiej, ze strony chrześcijańskiej czy żydowskiej. Dzieją się rzeczy niezwykłe, wynikające z bardzo prostego doświadczenia, z doświadczenia zrozumienia drugiego człowieka. Znaczy jakby to pokazuje jeden z takich owoców dialogu, zrozumienie. I myślę, że to jest jeden z filarów dialogu, czy też jedna z takich wartości dialogu, czy też i celów dialogu, to znaczy zrozumienie, bo to, czego nam brakuje, to zrozumienie. Jakby opisując współczesne czasy, myślę, że bez dużego ryzyka można powiedzieć, że to, co je charakteryzuje, to olbrzymia ilość informacji, która do nas dociera, z jednoczesnym brakiem rozumienia, czy umiejętności, czy możliwości nawet, wynikających z ograniczeń chociażby naszego umysłu, zrozumienia, syntezowania tych informacji. I stąd na przykład wielu z nas ma, czy nie wielu z nas, wszyscy
mamy różne, często sprzeczne ze sobą opinie na te same tematy, ponieważ w zależności od tego, jaki jest kontekst, w jakim się znajdujemy, kontekst, w jakim myślimy, czy się wypowiadamy, w zależności od tego, do jakich informacji mamy w tym dokładnie momencie dostęp, no, wskutek na przykład funkcjonowania naszej pamięci, tak formułujemy swoje opinie. A często jesteśmy przywiązani do tych opinii formułowanych ad hoc jako, tych, jako stałych elementów naszej, a to są tylko myśli, które się dzisiaj pojawiają, w tej chwili się pojawiają, a za godzinę są zupełnie inne. Myślę, że drugą taką cechą tego, co się dzieje teraz, to jest ewolucja, na co zwrócił uwagę zmarły niedawno profesor Bauman, to jest rozszerzenie pojęcia my. Prawda? To w dawnych, dawnych czasach to my, to się gdzieś tam ograniczało, paleontolodzy, jak pisze Bauman, stwierdzili, że pojęcie my ograniczało się do 150 jednostek, 150 ludzi, tak? Bo akurat tyle liczyła ta pierwotna horda, która wędrowała i która była w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwo i bezpieczeństwo przed zagrożeniem zewnętrznym i bezpieczeństwo w sensie przetrwania egzystencjalnego, czyli dostarczenia sobie pożywienia. A dzisiaj my już obejmuje cały świat, my ludzie, my cała ludzkość, prawda? Temu procesowi rozszerzania pojęcia my i jednocześnie temu procesowi dopływu coraz większej ilości informacji do wszystkich ludzi na świecie. Prawda? Ludzie, którzy, ci z Państwa, którzy się trochę poruszali po świecie. Ja na przykład, kiedy pierwszy raz się znalazłem w Afryce, ze zdumieniem widziałem, oglądałem Masajów, którzy gdzieś tam w swoich tych tradycyjnych ubraniach z tymi szczepami siedzieli z komórkami, prawda? Ta komórka, telefonia komórkowa wszędzie obecna, to jest też to źródło dostarczania bezustannej informacji, prawda? Zwłaszcza, że w większości telefonów też jest także i w Afryce dostęp do internetu. Ale temu wszystkiemu towarzyszy też proces odśrodkowy, to znaczy temu rozszerzaniu pojęcia my towarzyszy coraz bardziej, co obserwujemy nie tylko w Europie, tendencja do ograniczania pojęcia my, do własnej grupy terytorialnej, czy też religijnej wspólnoty, czy jakiejkolwiek, czy politycznej wspólnoty, czy wspólnoty innych interesów biznesowych, społecznych, politycznych. Tak? To wszystko, te wymagania, mówiąc skrótem, te wszystkie wymagania współczesnego czasu, no, muszą nas skonfrontować z czymś takim, do czego to wszystko doprowadzi i jaka jest droga wyjścia z mnożących się konfliktów wewnętrznych, wewnątrz jednostki, wewnątrz wspólnot, wewnątrz mniejszych grup, większych grup, wewnątrz całej ludzkości, z narastającej też agresji wewnątrz grup międzygrupowych. Ja kiedyś, moi znajomi prowadzą farmę kurek zielononóżek, które, jak Państwo wiecie, są chowane na zewnątrz, na otwartej przestrzeni. I te kury zielononóżki mogą, stado kury zielononóżki może liczyć około 50 osobników. I co robią, jeśli jest więcej? Zadziubują. Same regulują ilość, tak? Dlaczego? Dlatego, że są w stanie zapamiętać tylko 50 osobników. Nie są w stanie zapamiętać więcej. I pilnują. Ja myślę, że z tego można też ekstrapolować coś takiego, co się dzieje z nami. Znaczy, my gdzieś tam próbujemy ograniczyć tą pole tych, których jesteśmy w stanie zaakceptować. Tak? A już resztę może nie tyle nie zapamiętujemy, ile przestajemy rozumieć. Przestajemy rozumieć. I dlatego myślę, papież Franciszek w różnych kontekstach powtarza, że najczęstszym słowem, które powinniśmy powtarzać, to jest dialog. I że dialog jest, nie ma innego wyjścia, to jest dialog. On zresztą ukuł piękne słowo, piękny zwrot, piękne pojęcie, kultura dialogu. To, tym pojęciem zresztą opatrzyliśmy nazwę w Kielcach. Stowarzyszenie nasze powołało taki Instytut Kultury Spotkania i Dialogu, Kultury Dialogu. I papież Franciszek powtarza, że właściwie nie ma innej przyszłości dla ludzkości, jak
rozszerzanie, wprowadzanie kultury dialogu w edukacji. To jakby wynika też z takiej, jest takie ładne powiedzenie, nie pamiętam, być może, nie pamiętam, gdzie to wyczytałem, że jeśli myślisz o przyszłym roku, to zasiej ziarno. Jeśli myślisz o 10 latach, to posadź drzewo. A jeśli myślisz o 100 latach, to postaw na edukację. Dlaczego edukacja? Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że dialog to jest coś, czego ja się nauczyłem przez te lata zaangażowań. Dialog to jest wyjątkowe takie pole działania, które wymaga przede wszystkim cierpliwości. I cierpliwość jest absolutnie konieczna. Papież Franciszek zresztą chyba użył takiego sformułowania, że dialog to na pewno nie jest robienie kawy instant. Znaczy, to nie jest coś, co się zrobi szybko. Umówimy się, spotkamy się, zrobimy dialog i już będzie dobrze. Nie, nic nie będzie dobrze, bo jedno spotkanie rodzi, załatwia jakieś jedne rzeczy, daje pewną satysfakcję emocjonalną, pewną satysfakcję intelektualną, może pewne wyciszenie duchowe, ale też rodzi następne niepokoje, dyssatysfakcję, pewien dyskomfort. No chociażby wspomnę, pozwolisz Andrzeju, trochę z naszych relacji, po jednym ze spotkań tych chrześcijańsko-muzułmańskich omawiamy z Andrzejem dzień i tam jednym z elementów tych spotkań jest taka krąg. No, każdy tam może sobie się podzielić własnymi wrażeniami i tak dalej. A też ludzie zadają pytania, bo jest duchowy przywódca muzułmański, szajch Hamid z Indii, jest jakiś nauczyciel, przewodnik duchowy ze strony chrześcijańskiej, na ogół to jest, był do tej pory katolicki zakonnik, i wszyscy nam zadają pytania. No i padło w pewnym momencie pytanie, a kim jest do szajcha, kim jest dla was Jezus? No, szajch powiedział tym i tym, no i do katolika, a kim jest Mohamed? No więc katolik mówi, no dla mnie to był mądry nauczyciel. I potem wieczorem rozmawiamy w pokoju z Andrzejem, Andrzej mówi, wiesz, ale to mnie dotknęło, no jak on mógł powiedzieć, że Mohamed to był mądry nauczyciel? Ja mówię, Andrzeju, ale zwróciłeś uwagę, że szajch powiedział, że dla niego Jezus to był tylko prorok, a dla nas Jezus jest Bogiem. A no tak, no tak. No więc tu wzajemnie uczymy się też rozumienia siebie, ale uczymy się też różnic. Czasami dialog jest pojmowany jako poszukiwanie podobieństw, ale dialog to jest także uczenie się zgody, czy przede wszystkim być może zgody na różnice, ale ta zgoda jest tym bardziej autentyczna i tym bardziej głęboka, im głębsze temu towarzyszy rozumienie. Rozumiem, że Staszku, dajesz mi sygnał, żebym już kończył. Jeszcze będziesz mógł wielokrotnie zabierać głos, ale nie musisz teraz. Ja chciałem nawiązać do tego, co powiedziałeś o tym, prawda, jak widzą muzułmanie Jezusa, a chrześcijanie Mohameda. Otóż no, jednak nie możemy zupełnie abstrahować od tego, w jakiej kolejności powstawały te tradycje, prawda? Że jedne mają wcześniejsze, a drugie późniejsze początki. I oczywiście do tego, co było wcześniej, się jakoś musieli zawsze odnosić, znaczy jeśli byli w tym samym kręgu kulturowym szeroko rozumianym, ci, którzy tworzyli tę następną tradycję. Natomiast ci, którzy mają tą starszą, niekoniecznie muszą się do tej późniejszej odnosić. Ja musiałem to radykalnie sformułować i powiedzieć, że z perspektywy judaizmu właściwie chrześcijaństwo mogłoby nie istnieć i islam też mógłby nie istnieć. To nie chciałbym, żeby to było źle zrozumiane. To nie jest tak, że to jest jakieś wrażenie, nie, prawda, opinii, że to ma małą wartość, albo że ma dla świata małą wartość, albo dla ludzi. Oczywiście ta jedna religia, chrześcijaństwo czy islam, oczywiście tak nie jest, ma wartość i dla tych ludzi, którzy są i wyznawcami dla całego świata i również pośrednio wpływa oczywiście na Żydów i judaizm. Natomiast z pewnej takiej no podstawowej, to można sobie łatwo wyobrazić, prawda, perspektywy, no właściwie no, to nie jest istotne. To znaczy to, co najważniejsze, to jakieś źródła, one są wcześniejsze i w związku z tym to, co było później, no może je najwyżej modyfikować w jakiś sposób funkcjonowania, ale nie ma fundamentalnego znaczenia. Sądzę, że podobnie jest z perspektywy chrześcijańskiej, jeśli mówimy o islamie czy
Mahomedzie, że no, gdyby islam nie istniał, to chrześcijaństwo by właściwie w żaden sposób nie zostało tym dotknięte w swoim rdzeniu. Oczywiście no, pod każdym innym względem, czyli stosunków w świecie, międzyludzkich, rozwiązań kulturowych, wpływów wzajemnych i tak dalej, to by miało duże znaczenie, gdyby nie istniała jakakolwiek z tych tradycji. Ale chodzi mi o taki no, jakby najbardziej głęboki rdzeń religijności. I to mi się wydaje jest istotne i nie powinno chyba nas tak bardzo niepokoić. No, to jest po prostu kwestia kolejności powstawania. Ja nie podzielam twojego punktu widzenia, dlatego że wspomniałem, że jedną z cech dialogu jest cierpliwość, ale z drugą strony jest uważność. Uważność przede wszystkim na siebie samego, na własne stereotypy, własne przywiązania, przylgnięcia, własne zamknięcia na coś. I z drugiej strony coś, co bym nazwał zmysłem krytycyzmu, czyli też pewnego krytycznego stosunku do własnej wiary. Otóż co to znaczy? Co to znaczy, że z punktu widzenia judystycznego chrześcijaństwo mogłoby nie istnieć i islam mógłby nie istnieć? No to dobrze, to nas kieruje w kierunku pytania, czym jest w ogóle religia. Religia nie powstała ze względu na ludzi, powstała ze względu na Boga. Musielibyśmy wtedy sobie postawić pytanie, czy nie było wolą Boga właśnie to, że powstało i chrześcijaństwo i powstał islam. Z punktu widzenia ludzkiego, ciebie jako wyznawcy judaizmu, oczywiście chrześcijaństwo mogłoby nie istnieć. Ale to jest jakby sprowadzenie religii do tej perspektywy czysto ludzkiej. Ja myślę, Heschel użył kiedyś bardzo pięknego sformułowania, że rola religii we współczesnym świecie jest tragiczna. Tragiczna. Między innymi jest tragiczna z tego powodu, że przemieniliśmy religię w idolatrię, że pewne obrzędy, instytucje religijne zaczynają być celem samym w sobie, ale nie są celem. Ja się całkowicie zgadzam z tym i oczywiście ja z mojej własnej perspektywy bym powiedział, że jak najbardziej uważam, że i chrześcijaństwo, i islam jest czymś, no, co dobrze, że istnieje z perspektywy no, boskiej, że tak powiem, jeśli w ogóle można takie sformułowanie tutaj zaproponować. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, może ja trochę doprecyzuję, to jest coś takiego, że to, jak funkcjonuje judaizm dla swojego wyznawcy, no, w bardzo małym stopniu jest zależne od tego, co i jak mówi, czy jak się rozwinęło chrześcijaństwo, czy też islam. Chodzi mi raczej o coś takiego. Więc oczywiście jak najbardziej doceniam. Mało tego, ja uważam, że w przeciwieństwie do większości może Żydów, że w gruncie rzeczy wpływy pośrednie, czy poprzez najróżniejsze tego typu interakcje na judaizm, taki jaki istnieje dzisiaj, ze strony zarówno chrześcijaństwa, jak i islamu są znaczne. I to jest tak, że w gruncie rzeczy jakoś to się rozwija. No, to jest bardzo skomplikowany proces wzajemnych wpływów. No, niemniej, kiedy się tak, no, jeżeli ktoś z perspektywy wyznawcy no, się utożsamia z tymi początkami biblijnymi i uważa, że właściwie dla nas to jest teraz tak samo, jak było dla tych ludzi w starożytności, chociaż rzeczywiście wszystko się zmieniło, kultura, no wszystko, co sobie możemy wyobrazić, ale no jakoś ten rdzeń pozostaje, no to wtedy, tylko z tej perspektywy, tam to jakby przestaje mieć takie znaczenie. Ja chciałem tylko bardzo szybciutko, ja się jak zwykle ze wszystkimi zgadzam, również z moimi przedmówcami, a mianowicie pozwolę sobie na taką spekulację, że islam też by nie istniał, że islam by nie istniałby bez poprzednich objawień jako taki, bo gdyby nagle Bóg przez miliony lat czy setki tysięcy lat nie przyszedł, nie wysłał żadnych swoich wysłanników do człowieka, to byłby jakiś problem chyba. Skoro Bóg stworzył człowieka, to powinien mu to też powiedzieć parę wskazówek, co ma robić, żeby mu się dobrze żyło. W związku z tym prorok Mohamed nigdy nie powiedział, że on stworzył religię, czy że on wymyślił coś nowego, tylko po prostu pojawi się po to, tylko żeby potwierdzić istnienie i prawdy poprzednich proroków. W związku z tym bez tej kontynuacji proroków, o których mówi Koran, a Koran wymienia liczbę 124 tysięcy proroków, którzy istnieli w przeszłości w historii ludzkości. I, czyli Bóg jest cały czas z nami poprzez właśnie swoich wysłanników.
To tylko tyle. No, ja chciałabym troszeczkę, Staszku, do tego, co powiedziałeś, jakoś się odwołać. W tym sensie, że nie jest chyba prawdą, tak mi się wydaje, w każdym razie inaczej to przeżywam, że analogiczny dokładnie jest nasz stosunek na przykład do islamu i do judaizmu. I że to się wiąże tak bardzo ściśle z tym, co było wcześniej, co było później. Mam takie poczucie, że chrześcijaństwa bez judaizmu nie byłoby. Nie jest w ogóle możliwe. Jezus był prawdziwym Żydem i wszystko to w swoją naukę na swój własny, przedziwny sposób, ale przyjął. I także jest to tak dla nas, że bez judaizmu nie moglibyśmy być tym, czym jesteśmy. Islam urodził się, jak gdyby, przynajmniej jeśli chodzi o Europę, trochę jakby od innej strony. Możemy go nie spotkać w ogóle. To się nam może zdarzyć. Myślę, że to nas zubaża, ale jednak jakoś się da zrobić. Nie da się i jest to dla katolików rzymskich zasadą ich ujęcia chrześcijaństwa jest to, że absolutnie nie może się ono odciąć od judaizmu. Ilekroć próbowało, to trafiało na kompletne bezdroża. I papieże, których nie zawsze doceniamy, jednak potrafili tyle powiedzieć. Tak nie można. To znaczy, kto się odcina od judaizmu, odcina się od chrześcijaństwa też. Nie ma chrześcijaństwa bez judaizmu. Czy może być judaizm bez chrześcijaństwa? No to jest jasne, że był bardzo długo i może tak dalej. Ale jednocześnie, czy tak zupełnie nie potrzebuje i może się całkowicie obyć bez kontaktu z tymi chrześcijańskimi odkryciami w swoim własnym korzeniu, bo takie zostały jednak dokonane. Może nie tak całkowicie bez niczego, ale myśmy, niektórzy z nas chrześcijan, odczytali proroków trochę inaczej niż na przykład wcześniej to było. Takie rzeczy są możliwe. Mnie to ogromnie uderzyło. Wybrałam się kiedyś na taką lekcję biblijną. No i przeraziło mnie między innymi to, że to specyficzny układ był, ale że wspólne zdobycze nauk biblijnych, ich interpretacji, ich studium były zupełnie odrzucone na bok. Czy to tak musi być? Myślę, że nie. Że zdobycze hermeneutyki, pewna ostrożność poznawcza, którą żeśmy wypracowali w środowiskach, powiem, chrześcijańskich, nie już w tym przypadku niekoniecznie katolickich. Ale sądzę, że dla judaizmu nie jest bez znaczenia to, że ja uprawiam dialog jako osoba, która, bo ja wiem, przeczytała Bultmana. I wobec tego mam pewne podejście do tekstów, które jest odrobinę inne. Nie to, że ja na niego przysięgam, ale coś mi się odsłoniło. I przede wszystkim odsłoniła mi się właśnie większa możliwość dialogu. Że w ogóle kontakt z filozofią współczesną jest potrzebny wszystkim. I nie sądzę, żeby judaizm mógł się bez niego tak z korzyścią dla siebie obyć. Że może mu to ułatwić porozumienie, a w każdym razie jako partnerzy nasz dialogu z innymi potrzebujecie i nas jako partnerów dialogu. Oczywiście ja się w pełni zgadzam, ale tylko chcę powiedzieć, że nie wszyscy Żydzi się z tym zgadzają. Ja się w pełni zgadzam również dlatego, że jestem pracownikiem Instytutu Filozofii.
No, to jest tak, jak Jezus zapewne nie był chrześcijaninem, a na pewno nie był rzymskim katolikiem. Tak, myślę, że Abraham też nie był członkiem gminy żydowskiej warszawskiej. I myślę, że gdybyśmy ciągnęli tą historyczną refleksję, to byśmy powiedzieli, że judaizm ma bardzo głębokie korzenie także w religiach, gdzieś Mezopotamii, Azji i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że takie można by się zastanowić oczywiście, jakie to ma znaczenie dla praksis, taka refleksja historyczna, jakie to ma znaczenie dla praksis. Otóż na pewno ma takie znaczenie, że we współczesnym świecie, kiedy wszystkie nasze religie, trzy abrahamiczne religie, ale także buddyzm, już w tej chwili, kiedy mówimy słowo buddyzm, z licznych moich kontaktów z buddystami, to naprawdę musimy długo ze sobą porozmawiać, żebyśmy zdefiniowali, o czym my właściwie mówimy, kiedy mówimy buddyzm. Czy mówimy o buddyzmie japońskim, czy mówimy o tybetańskim, które są zupełnie inne. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale najbardziej popularny w Polsce jest buddyzm tybetański. A dlaczego? Dlatego, że jest najbardziej podobny do chrześcijaństwa. Z ołtarzami, z rytuałami i tak dalej, i tak dalej. Jest najwięcej wyznawców. Zresztą Lama Rinchen, który tutaj zbudował w Garbniku wielki ośrodek buddyzmu, ma tam klasztor, gdzie siedzą ludzie wiele lat i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To życie buddyjskie bardzo rozkwita, ale właśnie tybetańskie, czyli takie bardzo, bardzo rozbudowane rytualnie i tak dalej. A buddyzm Dzen Soto, który jest w zasadzie, jest ateistyczny, tak? Właśnie, no, ateistyczny w tym znaczeniu, że się w ogóle nie wypowiada na temat Boga, tak? W ogóle zawiesza jakikolwiek sąd na temat istnienia Boga. Więc o czym my właściwie mówimy? We współczesnym świecie, kiedy mówimy słowo, wypowiadamy nazwę wielkiej tradycji religijnej, to musielibyśmy bardzo długo dyskutować, co mamy na myśli. To dotyczy chrześcijaństwa, o czym mówiła pani Halina, czy już nie mówiąc o islamie, gdzie tych odmian denominacji jest cała masa i są absolutnie czasami, sufi na przykład są przez wielu, przecież sam wiesz, prawda, nie traktowani jak muzułmanie, prawda, i tak dalej. Ale jedno jest pewne we współczesnym świecie, że żadna religia nie może być izolacjonistyczna. To już koniec tego czasu. Ponieważ to, co się wypowiada w obrębie jednej religii, ma wpływ na wszystkie inne religie. Ponieważ wszystkie inne religie muszą się do tego odnieść. Muszą się do tego jakoś odnieść, muszą dać do tego odpowiedź, bo ma na to na nich wpływ. Dlatego z taką uwagą słuchamy teologów z jak się ten kairski? Al-Azhar, tego uniwersytetu. Prawda? Czekamy, co powiedzą, jak dlatego było takie ważne ich wypowiedź na temat dżihadu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Dlatego tak bardzo ważne były też dyskusje w obrębie judaizmu, które to doprowadziły do rzeczy niesłychanej dla mnie na przykład, tak? Niesłychanej tego listu rabinów ortodoksyjnych, którzy wypowiedzieli się na temat chrześcijaństwa i kościoła. Prawda? Nie tylko wcześniejszy Dabru Emet, które było tworem rabinów i intelektualistów żydowskich, bardziej zorientowanych, powiedzmy, w sposób reformowany. Czy to jest ostatni z tych, na pierwszej stronie z tych cytatów, które są zamieszczone. To jest fragment tego oświadczenia. Tak, oczywiście ja się zgadzam. Chciałem jeszcze jeden temat tutaj podjąć, a potem Państwo będą mogli swoje problemy czy opinie przedstawić. Mianowicie, no jednak jest tak, że tradycyjnie takie religie jak chrześcijaństwo i islam są religiami, no, które starają się nawracać innych, prawda? To jest no, bardzo ważny element, ten prozelityzm, jakiś rodzaj poczucia, że jest to religia dla wszystkich. No, to nie jest tak, że można to tak po prostu zignorować i powiedzieć, że my w środowiskach dialogowych o tym nie mówimy i tak nie postępujemy. Tak rzeczywiście jest, ale jakoś jednak się trzeba do tego odnieść. Ale zanim poproszę o opinię na ten temat, tu obecnych panelistów, to chciałem jeszcze powiedzieć, że akurat z perspektywy judaizmu to nie jest zagrożeniem, ale jest inne zagrożenie, bo nie ma zagrożenia takiego, że się próbuje, prawda, wszystkich nawrócić, to tego w judaizmie od bardzo wielu wieków nie ma. Natomiast jest odwrotne, powiedziałbym, dualne zagrożenie, które polega na tym, że można nie tyle nawracać innych, co się odwracać od innych. Jest takie zagrożenie, że się no oni nas, tak, niech oni robią co chcą, tak naprawdę oni nas nie obchodzą, się odwracamy i kompletnie ich ignorujemy. I to jest rzecz, która rzeczywiście jest też zagrożeniem,
i również czymś oczywiście, co należy przezwyciężać, ale jest, jakoś istnieje jako pewne zagrożenie w życiu żydowskim, niewątpliwie obecne i dawniej, i teraz też. Natomiast jak wygląda ta sprawa misjonarstwa? Dłuższy czas za pontyfikatu Jana Pawła II byłam też konsultantką Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan. I w tym właśnie czasie stworzyliśmy dokument na temat prozelityzmu, w którym było bardzo wyraźnie powiedziane, że tak jak to widzimy, to prozelityzm jest rzeczą głęboko niewłaściwą i że należy odróżnić takie wciąganie, wyciąganie ludzi z ich miejsca, odróżnić od dawania im świadectwa. Nie możemy z góry powiedzieć, co Pan zamierza i co z tego wyprowadzi, ale mamy obowiązek, wolno nam, nie krzywdzimy przez to nikogo, świadcząc o tym, w co my sami wierzymy. A to się różni od prozelityzmu, bo w takiej postawie świadectwa nie zawiera się przekonanie, że ten drugi człowiek, póki my go nie przekonamy, to będzie w jakiś sposób niepełny, niedopuszczony, do pełni zagubiony, skrzywdzony. My tylko dajemy mu szansę, żeby coś chwycić z naszego doświadczenia. I tutaj przejdę do tego, co mi się wydaje bardzo istotne dla dialogu ekumenicznego, że oprócz dogmatów wyrażanych językiem pojęciowym i jakby poddanych obowiązującemu w danej wspólnocie prawu, jest jeszcze ogromna, wspaniała domena, która szczęśliwie kwitnie, niezależnie od tego, co my sobie zaplanujemy, to jest domena doświadczenia. Domena doświadczenia religijnego, w którym właściwie jest trudno odróżnić. Człowiek może sam wiedzieć na przykład, że jego korzeniem jest pismo, a więc i judaizm. Albo może o tym nie wiedzieć, ale jeżeli obcuje z żywym Bogiem jako żywy człowiek, to zbliża się do drugiego człowieka, który też obcuje z żywym Bogiem jako żywy człowiek. I to jest coś tak niezwykle ważnego, dlatego że cała moja długa praktyka nauczycielska, katechetyczna przekonuje mnie, że bez tego elementu świadectwa o doświadczeniu to ludzie tracą wiarę, a nie że ją otwierają na taki czy inny dobry wpływ. Potrzebne jest świadectwo doświadczenia. I nie jest to rzeczą obcą, jak mi się wydaje, żadnej z tych religii, o których mówimy. Świadectwo doświadczenia, nazwijmy to po imieniu, życie mistyczne, życie kontaktu z tym żywym Bogiem, który nas czegoś uczy, dokąd nas prowadzi, niekiedy nas upomina, to jest jak najbardziej biblijny fakt. I nigdzie nie jest powiedziane, że nie może tego czynić poza oficjalnymi ramami tej czy innej wspólnoty. Doświadczenie mistyczne jest wolne. Z tym, że znowu bardzo lubię to podkreślać i to jest świadectwo mojego doświadczenia o moim doświadczeniu. Ale jednocześnie wiem, że też nie jest dobrze, jeżeli nie pozwalamy przemawiać rozumowi i jeżeli rzucamy się tak w taki ocean bezkształtny, w którym my samodzielnie, ale też czasem bez świadomości wielości tych doświadczeń jakoś próbujemy innym
innym narzucać. Także wydaje mi się, że mamy sobie co opowiadać i mamy co robić razem. I czasem nawet właśnie te kontakty ponadwyznaniowe, ponadreligijne czy transreligijne, transwyznaniowe no, umożliwiają ludziom wytrwanie w wierze i pocieszają wtedy, kiedy zasmuca ich własna wspólnota swoim niezrozumieniem czy brakiem szacunku. To są piękne rzeczy, które mamy dzięki temu, że istnieje dialog, w którym nie przekonujemy innego na swoje, tylko go słuchamy. O prozelityzmie mówimy, tak? Znaczy prozelityzm jako taki nie jest w żaden sposób wpisany w religię islamu. Koran bardzo wyraźnie mówi, nie ma przymusu w religii. Ja się nie spotkałem z żadnym aktem prozelityzmu w krajach muzułmańskich, które zdarzyło mi się być. Natomiast prozelityzm jest cechą, zresztą wartą studiowania, pewnie psychologia się na ten temat wypowie, szczególnie pośród nowo nawróconych. Oni mają jeszcze ten ogromny entuzjazm neofitów, który jest, no, jest trochę udręką dla innych, a szczególnie dla rodziny, dlatego że w tym ogromnym entuzjazmie o odkrywaniu nowej religii, nowego życia, oni chcą się tak bardzo dzielić, że oczywiście zachęcają mocno nawet własną rodzinę, ojca, matkę, nieważne jak długo oni są, wyznają własną religię. Więc tutaj prozytyw faktycznie istnieje, natomiast nie można tu tego porównać do pukania do drzwi, prawda, które znamy z innych tradycji religijnych. Już nie chcę wymieniać teraz, bo to nie jest istotne. Więc na pewno prozelityzm w islamie taki nie istnieje. Natomiast coś takiego, to jest nieszczęście islamu dzisiaj, od kilkudziesięciu lat pewna forma prozelityzmu z wielką szkodą dla islamu odbywa się z pewnych krajów arabskich, bogatych, petrodolary, którzy importują pewną konkretną jedną wersję, bardzo zresztą destruktywną wersję islamu na cały świat. Potrafią spenetrować różne społeczności muzułmańskie prawie że na całym świecie. No wystarczy, dużo bym o tym mówić, no ale to nie jest temat dzisiejszego spotkania. Natomiast jest coś takiego, jak choćby nawet bardzo jest misyjna taka grupa Ahmadiyya. Jest to grupa muzułmańska, powstała 100 lat temu, nie jest uznana przez Światową Ligę Muzułmańską jako islam. Niemniej jednak kierują się Koranem i mają właśnie taką misyjność, są pacyfistami i produkują Koran, coś na wzór Towarzystwa Biblijnego, które też sobie za swoją ambicję stawia dostarczanie Biblii do każdego domu. W hotelach już są, jak to ktoś z Państwa podróżuje w Stanach, to tam zawsze jest Biblia. A w krajach muzułmańskich jest zawsze Koran. Także tak to jest. Dziękuję. Dla mnie prozelityzm nie jest aktem religijnym, jest antyreligijnym, jest aktem politycznym przede wszystkim i jest wyrazem pewnej aktywności wynikającej z tego, że religia została przemieniona w ideologię. Tak jak jestem o tym głęboko przekonany, że osoby gotowe do dialogu to są osoby o bardzo określonej i świadomej tożsamości. No, z rozmytą tożsamością nie można dialogować. Siadamy przy stole, wiedząc, że Staszek jest Żydem, a ja jestem chrześcijaninem, a Andrzej jest muzułmaninem. I to jest ten punkt, z którego startujemy. Ale to nie oznacza, że ja będę przekonywał Staszka, żeby został chrześcijaninem, a Andrzej będzie mnie przekonywał, żebym został muzułmaninem. To w ogóle to nie jest dialog. To nie jest żaden dialog. To jest jakaś gra interpersonalna, polityczna, jakaś socjotechnika, jakieś przeciąganie. To w ogóle nie ma nic wspólnego z dialogiem. Co ma coś wspólnego z dialogiem? To trochę nawiążę do tego, o czym mówiła pani Halina. Ja to bardzo lubię powtarzać, bo to jest ładna historia. Ona jest zaczerpnięta z takiego francuskiego programu Six Billion Sovers. Francuzi zjechali, taki zespół francuski zjechał prawie cały świat i ludziom różnych religii, różnych kultur, zróżnicowanych płciowo, wiekowo i tak dalej, zadawano kilka tych samych pytań. Między innymi jedno z tych pytań dotyczyło szczęścia. I
odpowiada taki mężczyzna. To można sobie znaleźć w internecie. Nie wiem, czy jest polska wersja tego, ale jest tam kilka wersji językowych. Wystarczy tam wpisać 6 billion sovers. I mężczyzna około 50-letni mówi: najszczęśliwszy dzień w moim życiu był wczoraj. Utknąłem na lotnisku, musiałem czekać parę godzin na swój samolot i obok mnie siedział mężczyzna mniej więcej w moim wieku. Rozpoczęliśmy rozmowę i od pierwszego zdania było dla mnie oczywiste, że niewiele nas łączy. Rozmawialiśmy wiele godzin i na koniec rozmowy było już oczywiste, że nic nas nie łączy. Padliśmy sobie w objęcia wzruszeni. Nigdy się tak dobrze nie czułem jak w tym momencie. Poczułem Bożą obecność. A muszę powiedzieć, że ja jestem ortodoksyjnym Żydem, a moim rozmówcą był muzułmanin z Palestyny. To jest dialog. Tak jest. Proszę Państwa, teraz będzie możliwość wypowiedzi z sali. Pan się już zgłasza zaraz. Czy ktoś jeszcze chciałby? Proszę się zgłaszać. Tutaj jeden z tych mikrofonów będzie w takim razie dawany. Proszę. Bardzo, bardzo proszę. Mhm. Ja w ogóle mam kilka pytań, ale pan z reguły mi już później nie daje możliwości zadania pytania, tylko mi skończyło się, tak? Mam kilka ważnych pytań. Ja odniosłem wrażenie, nie wiem jak pozostali słuchacze, że państwo traktujecie ludzi jako, słuchaczy nas, jako ludzi z niedorozwojem umysłowym. Pan mówi o dialogu, o zgodzie. No niezgoda jest wpisana w pojęcie, w koncept Boga osobowego, który, Bóg osobowy to jest taki koncept, no to jest pewne prawo, pewna ścieżka, pewne wartości. No te wartości są ze sobą wszystkie sprzeczne, absolutnie sprzeczne. Pan jest matematykiem, logikiem, filozofem, to może pana Białka w międzyczasie pouczy, że nie jest możliwe usiąść we trzech różnych bogów. Pan Saramowicz powiedział, pan ma bezpośredni kontakt z Allahem, bo jest mistykiem, prawda, rozmawia z nim, załóżmy, na co dzień. No i Allah wyraźnie mówi, jest koncept shirk. Jezus nie jest Bogiem. No, czy pan poważnie ludzi traktuje? Jezus nie jest Bogiem. To mówi Allah. Jezus mówi, że jedynie On jest Bogiem. No, przecież to są sprzeczne koncepty. Drogi są zupełnie wykluczające się nawzajem. Jak można powiedzieć o zgodzie? Pierwsze przykazanie tych monoteistycznych religii jest: nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Jak pan mówi, może powiedzieć o zgodzie i o dialogu? Państwo chcecie usiąść razem i co? I wybrać który Bóg jest autentyczny? Która droga? Przepraszam, Bóg nie. Bóg osobowy to jest system wartości. Państwo nie doceniacie tej jednej rzeczy. To nie chodzi o to, czy on ma brodę, czy ma wąsy, czy ma niebieskie oczy. To są systemy wartości. Allah na przykład zezwala na niewolnice seksualne. No Jezus by się, załóżmy, na to nie zgodził. W oczach Allaha posiadanie niewolnic seksualnych, sura 23, jest okej. Okay. Dobry muzułmanin może mieć, dlatego państwo islamskie łapie te dziewczynki. Boko Haram w Afryce też łapie dziewczynki jako niewolnice seksualne. Bóg Jahwe mówi tak, wymorduj 30 tysięcy kobiet, zatrzymaj dziewicę dla siebie. Tak mówi Mojżesz. No to są inne systemy wartości, o czym państwo mówicie. Poza tym już w sam koncept Boga osobowego jest wpisane, że to jest Bóg wyłączny. To jest jedyny. No one są sprzeczne. No pan im wytłumaczy, panie profesorze, pan jest wykładowcą. Dziękuję bardzo za pytanie. Nie da się pogodzić tych systemów wartości. Ale niech pan nie wygłasza wykładu, proszę raczej. Nie. To nie jest wykład, tylko ja się kieruję zasadą, im prostszy język, tym mniej miejsca na manipulacje. Państwo tak zakręcacie to wszystko. Bóg osobowy to jest koncept zupełnie unikalny. To nie jest kilku generałów. Jest tylko miejsce dla jednego Boga. A pan Saramowicz mówi, że Jezus nie jest Bogiem. No to kim jest? Pani Bortnowska nawet nie zaprotestowała. No to co, Jezus jest prorokiem? Dla pana reprezentanta judaizmu Jezus jest fałszywym prorokiem. Czy pan to rozumie, te pojęcia? To jest fałszywy prorok. Z punktu widzenia... Ja mam tylko jedną prośbę do pana. Proszę, niech pan nie mówi o tym. Ja się ekscytuję, bo to takie absurdy nie są. Mówi, to są absurdy. Co ja wierzę i jak ja wierzę, albo w co pani Halina wierzy i jak pani Halina wierzy. Ja wiem, bo ja się... Pan Saramowicz wierzy, albo pan jak wierzy w Boga Jahwe. Nie, zaraz moment. A Bóg Jahwe wyklucza nie. Proszę, pan Jezusa, mówi, jak pan uważa, że ktoś wierzy. Nie, ja znam religię. Pan czytał, ale to nie znaczy, że pan wie, jak ktoś wierzy. I chciałbym, żeby pan... No, rozumiemy, co czy pan traktuje Jezusa jako Boga? Przepraszam, czy pan traktuje Jezusa jako Boga? Słucham. Proszę pana, ale to... No proste rozwiązanie. Proste. Zadał
pytanie jest zadane, ale nie będziemy rozmawiać w ten sposób. Czy pan traktuje Jezusa jako Boga? Słucham. Pana, ja o tym już powiedziałem, ale to... To nie, nie odpowiedział pan. Dobrze. Może ktoś jeszcze. Tak, pani. Bardzo proszę. Teraz pani. Dziękuję bardzo. Właściwie to tak należałoby... Ja sobie takie postawiłam pytanie. Może nie należałoby, tylko postawiłam sobie pytanie. Jaki jest cel tego dialogu międzyreligijnego? Poznanie, zrozumienie, pokojowe współistnienie. Bo ku czemuś on ma zmierzać, do czegoś ma prowadzić. Dialog, było podkreślane, to jest spotkanie, jest to proces, jest to no, takie właśnie współistnienie. To słowo pokojowe mi się to bardzo do tego współistnienia dołącza. Wielu światów religijnych to była właśnie jedna z tez tu wypowiedzianych, a ja jeszcze chciałam tak od siebie o tej gotowości do dialogu na co dzień, bo państwo wszyscy mówiliście o tej gotowości do dialogu, jaką wy odczuwacie, czy jaką odczuwają no, osoby wchodzące w ten dialog, rozumiany trochę jako dyskurs, jako spotkanie właśnie takie dyskursywne, tak to nazwijmy. A na co dzień owa gotowość do dialogu zwykłego człowieka, wierzącego, wyznającego którąś z religii, na czym ona ma polegać? Niekoniecznie przecież na tym, że będzie uzgadniał swoje postawy z osobami, które reprezentują inne religie, po prostu na akceptacji tych innych osób, prawda? Na tym, że te inne osoby nie będą go drażnić, on nie będzie chcieć im zrobić niczego złego. No i też no, nie będzie na siłę chciał ich nawracać, czy właśnie na swoją stronę przeciągać. Czyli ten dialog jest bardziej dialogowaniem. Nie jest to taki jednorazowy akt, proces bardziej, ale nawet proces bardzo, bardzo rozciągnięty w czasie i można by było powiedzieć, że tak jak państwo tu mówiliście, ten proces trwa. Jest to proces kulturowy. No już trwa nie tylko w tych czasach, w których my żyjemy, ale on przez cały czas przebiega. Dziękuję. Dziękuję. Pani ja myślę, że głęboko się z panią zgadzam, że potrzebne jest nam przede wszystkim ćwiczenie się w tym, żeby obcować w duchu dialogu z innymi ludźmi. I na czym to, tak jak ja to widzę, ale myślę, że obie tak to właśnie widzimy, że istotnym elementem tej dialogicznej rozmowy, która jest zupełnie szczególnym, specjalnym rodzajem rozmowy i że istotne w tej rozmowie jest rozpoczynanie od aktu szacunku. Ten drugi, którego mam wysłuchać, do którego przychodzę z intencją wysłuchania go, przede wszystkim zdobycia nie tyle nawet zrozumienia, co jakiejś, bardziej jakiejś świadomości tego, jak wygląda jego świat. I to zobaczyć, to uznać i otoczyć szacunkiem. Zaczynam od szacunku, bo to jest drugi człowiek i kończę też aktem szacunku dla tego wszystkiego, co ten człowiek mnie powierzył. Nie ma z duchem dialogu sprzeczna jest taka ustawiczna gotowość do polemiki, z jaką podchodzimy do poglądów innych ludzi. Tutaj pan usiłował bardzo niedialogicznie przeprzeć swoje przekonanie do tego na temat naszych poglądów. A miałam wrażenie, że niestety no, nie uczynił pan w stosunku do nas takiego aktu szacunku. Ja go czynię w stosunku do pana w tym sensie, że bardzo chciałabym, żeby pan stał się partnerem naszym, a nie naszym zagorzałym krytykiem. Zaraz od pierwszego punktu.
z drugiej strony robię rachunek sumienia, czym, w czym ja, a może być i my, tak bardzo drażnimy tego dyskutanta, że jest mu tak trudno nas wysłuchać. Ale bardzo, proszę pana, znaczy jedna podstawowa historia w dialogu to jest taka, że nie używamy słów oceniających. Ja się bardzo niekomfortowo czułem, kiedy pan mnie oceniał. Mało tego, jeśli pan pozwoli, bo ja albo rozmawiamy, albo się kłócimy. Czyli jeśli pan chce rozmawiać, to kiedy ja mówię, to pan milczy. A jak pan mówi, to ja milczę, okej? Okay? Nie odpowie pan, bo są jeszcze inni. Pan już swoje wypowiedział. Proszę pana, pan jest tutaj jeden, a jest jeszcze co najmniej 60 osób na sali. Więc ja chciałbym powiedzieć, nawiązując do tego, co pan powiedział. Po pierwsze, dialog na pewno jest już zamknięty w momencie, kiedy obrażamy interlokutora, kiedy wmawiamy mu intencje, które, że tak powiem, zinterpretowaliśmy w swojej głowie. Dialog wyklucza interpretację. Dialog zakłada zrozumienie przede wszystkim, wysiłek do zrozumienia. A już najgorszą historią jest właśnie wmawianie intencji, co kto chciał zrobić. No to skąd kto wie, nie siedzę w głowie i nie wiem, jakie są intencje drugiej osoby. Ale to jest rozumienie dialogu, które pan zaprezentował, to jest rozumienie dialogu, ja rozumiem, że to jest, cała trudność bierze się z tego, bo to jest rzeczywiście bardzo szeroki zbiór różnych pojęć. Dialog na pewno nie ma nic wspólnego z negocjacjami. Chociaż czasami w użytku publicznym funkcjonuje dialog, na przykład jest Komisja Dialogu Społecznego. I ta Komisja Dialogu Społecznego rzeczywiście jest miejscem, przestrzenią, w której różne strony spotykają się po to, aby coś tam wynegocjować, jakiś rodzaj rozwiązania prawnego, uregulowania jakiegoś prawnego. Ale dialog w kontekście międzyreligijnym absolutnie wyklucza jakiekolwiek negocjacje. Bo tu nie o to chodzi, że po pierwsze, kto niby z kim ma negocjować i w jakim celu. W momencie, kto reprezentuje chrześcijaństwo. No nie ma nikogo żadnego, nie ma nikogo takiego, kto by reprezentował całość chrześcijaństwa. Nie ma nikogo takiego, kto by reprezentował całość islamu czy całość judaizmu. Więc nie ma stron do tego dialogu, to jest raz. A po drugie, nawet gdyby były, no to na czym ma to polegać? Że Żydzi przestaną być aż tak bardzo Żydami, a chrześcijanie aż tak bardzo chrześcijanami? Absolutnie nie. Dialog, teraz zastanówmy się, ja myślę, że łatwiej jest zdefiniować dialog przez to, czym nie jest, niż czym jest. Albo też przez pewnego rodzaju opozycję. Jeśli nie dialog, to co? Jeśli nie dialog, no to co? To mamy na siebie warczeć? To mamy sobie wmawiać różnego rodzaju intencje właśnie, przypisywać różnego rodzaju zamiary, mamy się posługiwać ocenami, jeden jest lepszy, drugi jest gorszy. No niby na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie, kiedy wiara niewierzenia, bo rzeczywiście to, co robimy w tej chwili, często się dzieje w naszej cywilizacji, zamieniamy wiarę w wierzenia. Właśnie w tych fałszywych bożków, których pan wspomniał, prawda? Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To nie w tym znaczeniu, że nie wiem, Boga o imieniu innym niż Allah. Chociaż Allah po arabsku znaczy słowo Bóg, nic więcej. Tylko bożków, nie będziesz miał innych bożków. Nie będzie, tym bożkiem może być na przykład, sam dla siebie mogę być bożkiem, albo nie wiem, sukces, pieniądze mogą być bożkiem, prawda? To jest opozycja do dialogu, tak? Kiedy zaczniemy ze sobą walczyć. Ale wiara, przeciwnikiem wiary, przeciwieństwem wiary jest pewność. Każdy, kto jest pewny, w moim najgłębszym przekonaniu, nie jest człowiekiem wiary. Może być człowiekiem religii, może być człowiekiem pobożnym. Tylko chcę przypomnieć, że to ludzie pobożni wołali przed Piłatem, ukrzyżuj go, ukrzyżuj. Ludzie pobożni. Chciałem powiedzieć, że rzeczywiście jest problemem, do czego, tak jak pani zadała pytanie, do czego właściwie ma dialog prowadzić. I wydaje mi się, że najlepszą odpowiedzią jest to, że nie musimy tego definiować, nie musimy określać do czego. Że istotą sprawy jest pewna postawa, o czym właściwie pani Halina mówiła. Postawa akceptacji, szacunku i otwartości. Więc kiedy ja w dialogu z chrześcijanami, żeby do tych tematów, które pan poruszył, nawiązać,
jestem, to oczywiście ja z pełnym szacunkiem się odnoszę do tego, że Jezus jest traktowany jako Bóg i Mesjasz, chociaż ja w to nie wierzę, ale to jest dla mnie jakby no część tej całości, którą reprezentują tej idei wiary i tego zaplecza, które mają za sobą osoby, z którymi wchodzę w dialog. I absolutnie to akceptuję i absolutnie to szanuję i nie mam z tym żadnego problemu, co nie znaczy, że podzielam jakieś opinie, które można formułować. Natomiast to konkretnie znaczy w różnych sytuacjach, to dopiero musimy do tego dochodzić. Musimy jakby zobaczyć, co w jakiejś sytuacji, w której rozmawiamy, nie o jakichś tezach, że X jest Y, prawda, że Bóg jest tym albo Bóg jest tamtym, tylko że co to znaczy w sytuacji no, ludzkiej czy w sytuacji religijnej, jego funkcjonowania. I wtedy ja mogę to lepiej zrozumieć, co to znaczy. Mogę to nie tylko dalej szanować, ale zobaczyć, jaką to odgrywa rolę czy funkcję w religijności tej drugiej osoby, nawet jeśli to nie jest moja religijność. I w tym sensie jakby dialog jest możliwy, chociaż jeżeli byśmy chcieli rzeczywiście sformułować takie tezy, że ci mają taką tezę, ci mają taką tezę, to powstaje sprzeczność, to prawda. Rzeczywiście to powstaje sprzeczność. Ale to nie przeszkadza w dialogu, ponieważ my mówimy o sprawach, które są bardzo trudne do wyrażenia i jakkolwiek je wyrażamy, mówiąc, że Bóg jest jakiś albo coś jest Bogiem, my to wyrażamy w sposób, który jest zawsze tylko próbą wyrażenia czegoś, co jest w gruncie rzeczy niewyrażalne. To właśnie jest ta teologia negatywna, o której było to już wspomniane i która rzeczywiście jest w jakimś sensie no, głęboką podstawą, która umożliwia dialog międzyreligijny. Tak, ja mam pytanie, Teraz tak, Magda i potem pani. Ja chciałam zapytać, nie wiem, czy ja pierwsza, czy... Ale bardzo szybko. Znaczy jednym z celów dialogu, bo nie ma jednego i jedynego celu dialogu, jeden z celów nie jest ustalanie absolutnej prawdy na temat czyjejś religii. Dlatego, że prawda jest wielowymiarowa i ja się tylko posłużę słynnym, takim znanym powiedzeniem w świecie islamu, że Bóg wie zawsze lepiej. Jeśli ktoś uważa, że wie lepiej, wie czym jest prawda albo czym jest prawda dla kogoś innego, to się stawia w pozycję Boga. To już jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Dlatego ja bym chciał mocno podkreślić, że w dialogu powinniśmy unikać określeń, ty masz rację, ja nie mam racji, czy to jest prawda, to jest, skoro Jezus nie jest Bogiem, to znaczy ja nie mam z tym problemu, że Jezus jest Bogiem, a w islamie jest prorokiem. To znaczy ja na razie mówię o sobie. Także to tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie o problem synkretyzmu w dialogu, ponieważ jestem świeżo po lekturze Romana Brandstettera Biblijny krąg, w którym on właściwie... Dla niego jest to oczywiste, że judaizm i chrześcijaństwo są ze sobą ściśle związane i cytując klasyka, to oczywista oczywistość dla niego. No i do tej pory zawsze uważałam, że synkretyzm jest jednak jakimś zagrożeniem dla religii, dla dialogu, a po tej lekturze zaczęłam myśleć, czy nie jest jakąś perspektywą jednak. No, ale to jest jego osobista perspektywa, prawda? Może Halina znałaś Brandstettera. Więc on miał, prawda, to żydowskie przeszłość i potem chrześcijańskie nawrócenie i jakoś w jego osobie to się łączyło. Tak bywa. Natomiast to nie może być żadnym wzorcem, a już na pewno nie dla dialogu. Nie, ja chciałam tylko prosić o ostrożność ciebie, Magdo, w używaniu terminu synkretyzm, bo to jest jeszcze coś innego. To nie jest to przekonanie, jakie Brandstetter sobie utworzył na temat stosunku chrześcijaństwa do judaizmu. Synkretyzm to jest mieszanie elementów różnych religii, ewentualnie przenośni różnych wyznań, chociaż to już nie jest klasyczny synkretyzm. Klasyczny synkretyzm to jest mieszanie. Mieszanie, którym odbywa się zacieranie właściwego sensu tych terminów, których ktoś używa.
Otóż ja nie posądzam wręcz teraz o synkretyzm. Na pewno, na pewno. Judaizm i chrześcijaństwo było czymś zupełnie nierozerwalnym. No tak, ale to nie jest synkretyzm. Bo on jednak stara się przynajmniej i na pewnym gruncie teorii można przyjąć, że on interpretuje te pojęcia judaistyczne no, na sposób chrześcijański. To mogę się zgodzić, ale to nie jest jednak synkretyzm, bo one nie są całkowicie oderwane od swego prawdziwego korzenia. Może troszkę zamieszania rzeczywiście przy tej okazji powstaje, ale bardziej istotne jest, no to jest w granicach interpretacji, a nie tworzenia takiej mieszanki, której właściwie jedno nieporozumienie narasta na drugie. W tym znaczeniu to nie jest synkretyzm, że ja, tak jak ja rozumiem synkretyzm, czyli to jest próba jakby stworzenia takiej religii z elementów innej religii, z elementów powiedzmy dwóch czy trzech religii. Natomiast, no to jest taki groch z kapustą. To nie jest. Natomiast czymś innym jest, wskutek właśnie dialogu międzyreligijnego, wskutek zrozumienia pojęć właściwych dla jednego systemu religijnego, głębsze rozumienie własnej religii. To jest tak, jak na przykład, kiedy zrozumiemy, czym jest pojęcie szechiny, my chrześcijanie, to widzimy już inaczej naturę czy istotę Boga. Tak? Przekaz chrześcijański przedstawia właśnie Boga zawsze. W judaizmie jest to zupełnie odrzucone, prawda? W ogóle nie do pojęcia, ale jako osobę męską, rodzaju męskiego i tak dalej. Pojęcie szechiny, które właściwie jest bardziej bogate w pierwiastek żeński, tak? Bardziej wypełnia pierwiastek żeński. Już w tej chwili wiemy zresztą, że w niektórych kręgach chrześcijańskich, a także katolickich, zwłaszcza w krajach anglosaskich, już mówią he, she, prawda? Mówiąc o Bogu on, ona, prawda? Bo wiemy, że Bóg osobowy, osoba boska nie jest tym samym, co osoba, nie wiem, pana Kowalskiego, tak? Czy pani Kowalskiej, tak? No, osoba jest czymś więcej, przekraczającym nasze ludzkie pojęcie. I w tym momencie i Żydzi, i chrześcijanie, i muzułmanie mogą się zgodzić. Mało tego, proste zdanie, Bóg istnieje, też w tym momencie mogą się przedstawiciele tych trzech religii spotkać, w momencie, kiedy uznają, że słowo istnieje, przekracza wszelkie ludzkie pojęcie istnienia. Bóg nie istnieje w ten sam sposób, jak istnieje ta butelka wody. To jest zupełnie inny rodzaj istnienia, prawda? Kiedy istnienie tej butelki wody, czy nawet istnienie tego Pana jest zawieszone i w czasie, i w przestrzeni, to istnienie Boga jest poza czasem i poza przestrzenią. Prawda? Tak. Teraz Pani, bardzo proszę. Nie, proszę Pana. Ale momencik, ja wiem, ale wy Pan. Jest więcej osób. Nie, tu jest więcej osób. Dziękuję. Ja myślę, że misją człowieka, misją życia człowieka na ziemi jest rozwój intelektualny, a przede wszystkim rozwój duchowy. I istotą rozwoju duchowego jest dialog z Panem Bogiem i bliskość z Panem Bogiem. I człowiek, który w swoim życiu dochodzi do takiego, powiedzmy sobie, poziomu duchowego, gdzie jest blisko z Panem Bogiem, to też jest otwarty i zaangażowany w dialog z drugim człowiekiem i chce poznawać inne kultury, chce poznawać inne religie i jest na to otwarty. Dziękuję. Znaczy to, co pani powiedziała, planowałem również poruszyć w dzisiejszym spotkaniu, ale spotkanie się inaczej potoczyło, bo ja również często powtarzam, że dialog międzyreligijny zaczyna się od nas samych. I dialog, jaki prowadzimy z Bogiem, to jest początek dialogu. Jeśli ten dialog nam się uda, to ten dialog z człowiekiem również się uda. Wie pan, przepraszam bardzo, ale nie znamy już pana poglądy, wiemy. Nie. Pan powiedział, że dialog polega na tym, najpierw pan rozmawiał, teraz może się odnieść. Nie. Przepraszam pana. Przepraszam pana, ale...
Pana pozycja była bardzo jasna, postawa i bardzo dobrze zrozumieliśmy, o co panu chodzi. Pan powiedział, że nie mogę oceniać bogów. No mogę, bo Jahwe mówi, ziemia obiecana. Dobrze. Myśmy słyszeli już o tym, myśmy, że pana bardzo... Ma... Nie, to jest, to oczywiście jest pewien problem. To wszystko jest problem, ale pan to traktuje w taki sposób, że no nie można poważnie o tym rozmawiać. Przepraszam bardzo. Tak, to... Dobrze, dobrze. Dobrze. Proszę pana, ale dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Naprawdę, wie pan, nie ma sensu. Nie ma sensu tego. Myśmy to już słyszeli. Pan to oczywiście mówił. Okay. Proszę pana, ja nie życzę sobie, żeby pan obrażał moich przyjaciół. Nie życzę sobie, żeby pan obrażał przyjaciół. Nie życzę sobie, żeby pan obrażał. Nie. Tak. Dobrze. I bardzo proszę, żeby się pan uspokoił. Ale pan nam przeszkadza. Proszę pana, myśmy już słyszeli o tym, my to wiemy. Chodzi o to, że można o tych jakichś rzeczach rozmawiać, nawet trzeba. Ale w nie takim duchu, bo w takim duchu to jest kłótnia, a nie rozmowa. To jest kłótnia, wie pan? To jest kłótnia. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu. Proszę pana, już. Tak. Proszę pana, to, czego się możemy uczyć z historii biblijnych, to jest cała wielka sprawa. Tu możemy się uczyć różnych rzeczy. Nie. Proszę pana, ale to możemy o tym rozmawiać, ale nie w taki sposób. Nie w taki sposób. Tak, mówi, tak jest. Tak. Dziękujemy panu już. Dziękuję. Oczywiście. Rozumiem, że pan jest moralny, w czym jesteśmy niemoralni. W porządku. Dobrze, bardzo dziękuję. Dziękujemy już panu. To są oczywiście tak zwane problematyczne sprawy w naszych tradycjach, które są problemami, ale żeby te problemy podejmować, to trzeba podchodzić do tego troszeczkę w trochę inny sposób. Dziękuję panu. No tak, pan zawsze wprowadza tutaj takie napięcie, które w sumie jest bardzo destrukcyjne niestety. Tak, bo to zawsze jest to samo oczywiście i za bardzo to jest destrukcyjne, bardzo utrudnia w ogóle normalne myślenie i zachowanie. Bardzo proszę. Bardzo przepraszam, bardzo króciutkie pytanie mam takie, jak gdyby o pomoc, jakby chciałam zapytać. Czy jest możliwy dialog właśnie z osobą, która ogólnie twierdzi, że sprawy religii to jest fantazja? Czy jest możliwy dialog z taką osobą? Jak mówiliśmy, to jest głównie kwestia postawy. Oczywiście jest mnóstwo osób, które albo są niewierzące, albo mają problemy z wiarą. Ja mi się zdaje, że w ogóle jeżeli ktoś nie ma problemu z wiarą, to znaczy, że ma płytką wiarę. Bo tak naprawdę wiara poważna widzi problemy różne. Nawet takie, o których ten pan mówił, tylko że no, to się przezwycięża nie poprzez takie wyższościowe powiedzenie, że ja wiem jak jest, ja wiem jak powinno być, a tam to wszystko jest złe, tylko przez to, żeby się próbować jakoś uporać z tradycją i zobaczyć, co i jak może najlepiej funkcjonować. A to, żeby mówić o czymś, co jest tak trudno uchwytne jak sprawy wiary, to oczywiście wymaga pewnej pokory. No i ta pokora jest często trudna dla nas. Trudno często ją mieć. A bez niej, to Heschel powiedział coś chyba takiego właśnie na ten temat, że w teologii najbardziej potrzebna jest pokora, a najtrudniej wśród teologów ją znaleźć. Również wśród tych antyteologów i tych krytyków religii również najtrudniej jest znaleźć pokorę. I bez tego rzeczywiście dialog religijny jest trudny. W moim przekonaniu nie ma żadnych poglądów, które by wykluczały kogokolwiek z dialogu. To nie poglądy wykluczają z dialogu, tylko właśnie postawa, o której mówił Staszek. Znaczy albo ktoś chce wejść w dialog, albo ktoś chce krzyczeć na kogoś.
albo ktoś chce mnie zrozumieć, albo chce mnie obrazić. Oczywiście można powiedzieć, że nawet ci, którzy chcą mnie obrazić, próbują wykrzyczeć jakąś własną prawdę. I być może jest tak, że powinienem wkładać więcej wysiłku w to, żeby opanować własne emocje, znaleźć w sobie taką siłę pokory, żeby nie dać się łatwo obrazić, prawda, i bardziej wejść w stan emocjonalny tej osoby. Ale jeżeli słyszę, że ten pan jest destrukcyjny, to ktoś taki jest destrukcyjny, bez względu na to, o czym rozmawiamy. Czyli tu ja rozumiem, że to w ogóle nie jest sprawą przedmiot naszej rozmowy, tylko jest sprawa, nie wiem, siłowania się jednego ego z innym ego. No to w ogóle wyklucza, to nie jest sytuacja dialogiczna. Natomiast jeśli chodzi o poglądy, ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, spotykać się z ludźmi, którzy reprezentują całkowicie inny system wartości niż mój i system wierzeń niż mój. To służy na przykład przywołany przez panią przykład osoby, która nie tylko, że neguje istnienie Boga, ale ma bardzo, powiedzmy, ironiczny stosunek w ogóle do religii. Otóż to jest dla mnie zawsze owocne spotkanie, ponieważ bardzo szybko sam siebie przed samym sobą demaskuję. Bardzo łatwo odkrywam te punkty mojej wiary, które są bardzo słabe, które są raczej wytworem mojego intelektu niż mojego doświadczenia. Są pewną repetycją zasłyszanych opinii, a nie moich własnych opinii, a nie mojego doświadczenia. Taki kontakt demaskuje mnie przed samym sobą i to jest zawsze zbawienne. Ja powiem, że z moich rozmów z moimi czasami przygodnie spotkanymi, a czasami nie, rozmówcami, którzy deklarują się jako ateiści, a wręcz antyreligijni, ja nigdy nie wyszedłem z takich rozmów z poczuciem jakiejś satysfakcji. Zawsze wyszedłem obolały. Obolały słabością swojej własnej wiary. Tak, bardzo proszę, pan. Kto? Mikrofon dla pana. Kto ma mikrofon? Nie, lepiej mikrofon też ze względu na nagrywanie poza wszystkim innym. Ja chciałem podzielić się pewnym doświadczeniem i też pewną słabością w spotkaniu. Około 20 lat uprawiam włóczęgostwo po Azji, autostopowe. Zdarza mi się bardzo często spotykać z wyznawcami islamu. Generalnie, gdy tutaj jest pewien taki opór i trudność, gdy oni w obszarze tradycji są bardzo gościnni, to w rozmowie, gdy dotykamy spraw wiary, bardzo często, zwłaszcza w sunnickim islamie, jestem jakby niewiernym. Ja powinienem przyjąć tą wiarę. Oczywiście nie mówię tutaj o spotkaniach z sufimi, bo to jest całkiem inne spotkanie, ale w obszarze islamu sunnickiego jest taka trudność. Drugim moim doświadczeniem jest podczas kryzysu uchodźczego. Ja jestem ze Szczecina, 20 kilometrów od mojego domu. Był pierwszy w Leknic obóz, w którym byli młodzi mężczyźni z Syrii. I spotykaliśmy się, nie wiem, na różnych spotkaniach, ale gdy sprawa przychodziła na temat wiary, jeśli część z nich była wierzących, bo większość się zadeklarowała jako osoby niewierzące, bardzo trudno było przełamać takie z ich strony, że my wiemy lepiej. Nawet jak oni nie znali swoich proroków do końca, mówiłem, że był Jan Chrzciciel, to się dziwili, sprawdzali w internecie, mówili, że tak, to jednak ja jestem osobą niewierną. Jakby chcę tutaj się podzielić, że nie zawsze, nawet przy pewnej otwartości, to jest bardzo trudny proces, długi, że to nie wydarzy się, ja jestem otwarty i zaraz wejdę w to i druga osoba powie tak. Możemy porozmawiać. Jednak mówię, ten obszar w islamie sunnickim jest dosyć trudny w dialogu. Mówię, z sufimi nigdy nie było problemu. Te wibracje są od początku bardzo dobre, pozytywne. Czy to w Pakistanie, czy w Turcji, jak spotykałem. To jest właściwie taka refleksja.
Dziękuję. Znaczy, pana doświadczenie pewnie wynika z tego, niema, że nie jest pan muzułmaninem. Ja pierwszy raz pojechałem do kraju muzułmańskiego czyli później do wielu innych, z czystej ciekawości, jak islam wygląda w tych krajach, ale ja już byłem muzułmaninem wtedy, więc mnie nikt nie nawracał. Natomiast dużo z tych misjonarzy, którzy tu przyjeżdżają do Polski, kiedyś w meczecie nawracali mnie, mimo że byłem muzułmaninem, oni wiedzieli. Oni ponownie mi chcieli jeszcze raz nawrócić na islam, więc ja im podziękowałem. Powiedziałem, że albo sobie pójdę, albo ja sobie pójdę, bo ja już nie potrzebuję podwójnie być nawracany przez osoby, które nie reprezentują jakiegoś wysokiego poziomu intelektualnego, więc ja im podziękowałem. No oczywiście to, co pan powie, zgadza się naturalnie. Jest coś takiego w świecie islamu wśród muzułmanów, nie wszystkich, ale wśród wielu, poczucie wyższości, że skoro islam jest ostatnią religią, no to ona powinna obowiązywać, prawda? W związku z tym prawda jest w cudzysłowie po naszej stronie. No i nic się nie poradzi, oni w to wierzą i trzeba mieć dla nich zrozumienie. No, bardzo się zgadzam z tym, co było powiedziane. Trzeba mieć dla nich zrozumienie. I tak właśnie jest z tym przejściem do dialogu, że głównym celem staje się dla mnie zobaczyć. Nawet może nie tyle zrozumieć, co obejrzeć to, co jest w tym człowieku. Jak on to widzi, jak on to przeżywa, do czego go to prowadzi. I całe zainteresowanie skupić na tej drugiej osobie, a nie na tym, co ja bym na to mam odpowiedzieć. Może nie trzeba odpowiadać, może trzeba tylko wysłuchać i dołożyć do tego ów akt szacunku, że to jest twoje i wobec tego no, czynię wysiłek, żeby to szanować. Żeby to tak zobaczyć, tak się temu przyjrzeć, żeby móc to zrobić. To nie zawsze jest takie proste. I oczywiście gdzieś jest dla mnie czerwona linia, jeżeli jest ta postawa zamknięta wobec porozumienia ze mną. Ten człowiek nie chce mnie pokazać siebie, tylko chce mnie zmienić, no to w takim razie niestety zajmijmy się czym innym. Możemy na przykład razem zupę gotować. Dziękuję. Pani, proszę. Ja próbuję sobie odpowiedzieć na na pytanie, które zadała tutaj pani, do czego służyć miałby ten dialog. I tak myślę, że to jest w ten sposób. No jeszcze 100 lat temu chyba nie mówiło się o dialogach między religiami. To jest takie jak gdyby nowomoda. A myślę, że wzięła się z tego, że odczuwamy globalizm na świecie. Ludzie kiedyś były bardziej hermetyczne, środowiska zamknięte. I w tej chwili jest właśnie odwrotnie, że przemieszczyliśmy się mocno i teraz niby religie powinny być łagodne, miłosierne, no, pozytywne. No niemniej okazuje się, że one są jakieś takie agresywne, drapieżne. No, jedni nazywają, jak już nie jestem tej wiary, to jestem niewiernym i wysuwa się różne rzeczy. Mało tego, te religie próbują narzucać środowisku jakiś charakter i sposób życia. No tak posłużę się. No, protestanckie Niemcy, prawda, w tej chwili mają napływ muzułmanów, prawda, więc w ogóle dostosowują się dla świętego spokoju i różnych rzeczy, tak. Potem Francja ateistyczna też, prawda, no, nawet choinki nie ubierają, bo się muzułmanom może nie podobać i zrobiło się taki chaos między nami. I teraz szukać czegoś dobrego, żebyśmy się nie pozabijali nawzajem, no, albo jeszcze nie wiem co. Wiadomo, każda religia ma swoje wartości takie, których będzie bronić i na pewno nie przejdzie na inne wyznanie, tylko będzie przy swoim obstawać. No ale nie możemy się, że tak powiem, dać skłócić. I to nie to, że tolerancja, tylko
znaczy nie, przepraszam, to miałaby być tolerancja, ale mi się wydaje, że religie za daleko poszły w życie polityczne, gospodarcze, organizacje wszelkie no, charakteru życia społeczeństwa i każda chce być ważna. No. I to tak ważna, że stara się no, niszczyć. I to jest takie, takie nieciekawe. I ten dialog, no może jest, tak, to nie to, że dialog, ale jest potrzeba wymyślenia czegoś takiego, żebyśmy się nie krzywdzili. To jest ważne, co pani mówi, bo rzeczywiście obok dialogicznych, prawda, nurtów i obok tego, że są i to nawet coraz bardziej chyba liczni ludzie chcący dialogu między religiami we wszystkich religiach, jest też rosnący nurt fundamentalistyczny, jak to się mówi, czyli taki właśnie antydialogiczny, też chyba we wszystkich religiach. Teraz w tych ostatnich latach chyba widzimy bardzo wyraźnie nasilenie się fundamentalizmów i one, obawiam się, będą jeszcze rosły. I jak najbardziej to, co pani mówi, jest problemem, z tym się całkowicie zgadzam, ale to są po prostu dwie strony, czy dwa bieguny każdej z tych tradycji religijnych, prawda? Ta otwarta, dialogiczna to jest jedna strona i ta druga strona jest wręcz odwrotna, czasem wojownicza, czasem no bardzo, bardzo nieprzyjemna. I to no, mi się zdaje, że będzie pod tym względem będzie coraz gorzej. I tym dlatego tak ważny jest dialog i tak ważne jest wzmacnianie tych elementów dialogicznych w każdej z naszych religii, żeby stanowić przeciwwagę wobec tych fundamentalizmów, które są. Mi to, co pani powiedziała, też taką myśl mi nasunęło, że celem dialogu jest także taki moment dialogu międzyreligijnego, którego my w Europie szczególnie potrzebujemy, jest taki, a w Polsce na pewno. Słowo dialog w Polsce jest wstydliwe właściwie i obce i elitom politycznym i wielu wspólnotom religijnym, czy przedstawicielom wspólnot religijnych. Pomimo tego, że istnieją pewne zinstytucjonalizowane formy dla tego dialogu. Ale zaraz powiem, o co mi chodzi z punktu widzenia tej refleksji właśnie. Że celem dialogu powinno być to, żeby w pewnych fundamentalnych dla funkcjonowania społecznej sprawach wszystkie religie mówiły jednym głosem. I żeby zaczęły mówić jednym głosem, chociażby w takich momentach, kiedy ktoś jest prześladowany z powodu swojej przynależności religijnej. Proszę zwrócić uwagę, że w tym ostatnim tygodniu tego roku, kiedy zdarzyły się aż 6 czy 7 nawet aktów fizycznej agresji wobec wyznawców islamu, żadna wspólnota religijna w Polsce nie zabrała głosu w tej sprawie. A mnie by się marzyło, żeby pod jednym takim akcie Kościół katolicki, wszystkie kościoły chrześcijańskie, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Związki dwa muzułmanów powiedziały razem, wspólnie, nie, nie ma naszej zgody. Że w sprawie chociażby tak ważnej, od której nie uciekniemy, jak sprawa uchodźców, którzy przybywają do Europy. Nigdy w tym nie uciekniemy. Nie tylko zresztą z Syrii, z całej Afryki. Europa, która eksploatowała Afrykę, która wyniszczyła Afrykę, wyniszczyła tam wiele narodów i kultur, zdewastowała Afrykę, musi za to zapłacić. Nie ma wyjścia. Zapłaci za tą cenę. Taką cenę, że musi przyjąć tamtych ludzi. Musi się dzielić swoim dobrobytem. Nasz rząd udaje, że nie ma tego problemu, że nas to nie dotyczy i uważa, że mówi to w naszym imieniu dla naszego bezpieczeństwa. Mnie się marzyłoby, żeby wszystkie wspólnoty religijne, muzułmanie, Żydzi, chrześcijanie powiedzieli naszemu rządowi, ale wspólnie, jednym głosem, nie, macie zmienić tą politykę, macie zmienić swoje nastawienie. To jest oczywiście stan idealny, a jeszcze w to bym włączył oczywiście buddystów, którzy są także z jakąś coraz bardziej liczącą się wspólnotą religijną w kraju. I myślę, że jest wiele problemów, problemów ekonomicznych, problemów społecznych i politycznych, które można rozwiązać w oparciu o wartości i o wartości wspólne dla wszystkich religii, ale żeby to zaakcentować, to wszystkie religie głosami swoich czołowych przedstawicieli powinni mówić jednym głosem. Ta sytuacja polityczna, która jest bardzo trudna, oczywiście wskutek normalnych procedur demokratycznych czy upływu czasu, ona się kiedyś zmieni. Pewne rzeczy będzie można zmienić, pewne rzeczy można kontynuować, nieistotne. Natomiast
pytanie brzmi, kto sklei to społeczeństwo tak bardzo rozdzielone? Kto je sklei? Czy jest jakaś instytucja świecka, która potrafi to zrobić? Wątpię. Być może dobrze by było, gdyby zaklejenie całego społeczeństwa wzięły się wspólnoty religijne, kościoły chrześcijańskie, ale jednym głosem, nie jeden kościół, wszystkie kościoły, wszystkie wspólnoty religijne, żeby powiedziały, jesteśmy jedną wspólnotą żyjącą na jednej wspólnej ziemi. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, chociaż trzeba powiedzieć, że, no, że w Polsce jest olbrzymia dysproporcja między kościołem katolickim a wszystkimi innymi, może innymi religiami, to też ma pewne znaczenie. Teraz tak, pan ma głos, potem pani i potem pan i to będzie koniec. No ale, bo już trochę ten czas nam opływa. Bardzo proszę. Ja na wstępie chciałem bardzo Państwu podziękować za to spotkanie, za mądrość i za... Do mikrofonu. Na wstępie chciałem Państwu podziękować za to spotkanie, za mądrość i za stoicki spokój. I to wszystko było dla mnie bardzo cenne. I chciałem powiedzieć, że od paru dobrych lat jakby moim takim jednym z większych marzeń jakby życiowych stało się działanie na rzecz właśnie takiej... wartościowej i pięknej koegzystencji pomiędzy ludźmi jakby wszystkich religii i z każdego pochodzenia i też jakby sporo nad tym myślałem będąc w Indiach, gdzie to jakby jest bardzo widoczne i gdzie muzułmanie, chrześcijanie, buddyści mogą jakby żyć na jakby dobrej stopie ze sobą i mimo, że nie jestem buddystą, to namaste, czyli jakby to, że kłaniam się jakby boskości w tobie jest takie bardzo wymowne i nawet kiedy w tych wszystkich rozważaniach właśnie myślałem o takim miejscu, w którym ludzie wszystkich, jakby wszystkie religii mogliby ze sobą współegzystować, nawet to nazwałem jakby świątynią dialogu i sobie to wyobraziłem jako takie po prostu zupełnie jakby białe pomieszczenie, w którym jakby kiedy by się tam wchodziło, to właśnie by trzeba było się wykazać dużą empatią, też jakby świadomością samego siebie i też właśnie tym, że jednak wchodząc w ten dialog, jakby, że wolność mojego myślenia jakby kończy się tam, gdzie zaczyna wolność myślenia jakby tego drugiego człowieka, tak? I chciałem się zapytać, czy właśnie w takim idealnym świecie, jakby gdzie istniałaby taka przestrzeń, bo jak widać, jest nawet tutaj, w takim miejscu, w którym potencjalnie by się taka sytuacja nie zdarzyła, tak to zawsze trafi się ktoś, kto będzie starał się swoje jakby gdzieś tam forsować swoje poglądy i myślę, że na każde gdzieś tam 10 osób zawsze taka postać się po prostu przewinie, to gdyby byli Państwo sobie mogli jakby wyobrazić takie miejsce, tak, w którym jednak wszyscy by szanowali się nawzajem, to czym ono powinno się charakteryzować i jeżeli może istnieje takie miejsce, o nim nie wiem, to czy mogliby Państwo je polecić. To dziękuję. To dziękuję. Tylko chciałem się zrewanżować pana namaste, assalamu alaikum, to znaczy pokój niech będzie z tobą i też polecam, bo to bardzo ładna jest fraza. Aha, jeszcze ode mnie refleksja. Dobrze, wcześniej, przepraszam, nie zauważyłem. Jestem wychowany w tradycji chrześcijańskiej, a poza tym zafascynowany kulturą suficką. Jestem filmowcem, robię tam film od wielu lat. I także idea spotkania też jest mi bardzo bliska, też jakby odczuwam jej moc. Dlatego też zbulwersowany byłem jakby tym panem, bo on nie rozumie jednej rzeczy. Chciałem się tym podzielić, że to można by porównać te nasze spotkania do artystów. Gdzie spotyka się skrzypek z malarzem, to ich bogiem jest sztuka, ale potrafią rozmawiać na temat po prostu sztuki, będąc różnych wyznań. Jeden jest od muzyki, drugi jest od słowa, trzeci jest od fotografii. Także jest to możliwe i również jest możliwe rozmawianie z kimś, kto się kompletnie sztuką nie zajmuje. Ktoś tutaj pani pytała, bo najważniejsza jest po prostu ciekawość. Jeżeli jesteśmy siebie ciekawi nawzajem, to wystarczy. Dziękuję bardzo. Pani. Ja tak krótko chciałam właśnie, bo słyszałam tu takie pytania, czy był ktoś, albo było takie miejsce, ale mi się wydaje, że był taki jeden człowiek, który próbował i to był Jan Paweł II, modlitwa o pokój w Asyżu. I właśnie się tak zastanawiam, że
gdzie są te owoce, gdzie jakby nie możemy kontynuować tego właśnie, tego spotkania, nie wiem, wśród właśnie, nie wiem, sztuki też i koncertu. Ja w tamtym roku było właśnie modlitwa też właśnie w Asyżu, w synagodze, w środowiskach twórczych i tam na Ochocie też. I później był ten koncert tam na Foxhall i to było coś wspaniałego, że jakby wszyscy artyści różnych wyznań byli na jednej scenie i po prostu mogli się po prostu jakoś spotkać i przekazać tą, no nie wiem, moim zdaniem to takie Królestwo Boże jakby spływało na nas wszystkich. To dzięki. Ja bym chciał, Staszku, jeszcze się odnieść. Tak, tak. Chciałem się odnieść do Staszku, do tego jednego zdania, którym skwitowałeś moją ostatnią wypowiedź. Że Kościół katolicki jest dominującą. Ale co z tego ma wynikać, że Kościół katolicki jest dominującą wspólnotą religijną w Polsce? To znaczy, że Kościół katolicki ma zadecydować i mówić głosem także w imieniu Żydów, buddystów, muzułmanów? Nie. Kościół katolicki w głosie religijnym jest takim samym głosem jak głos Żydów, muzułmanów i tak dalej. Jest jednym głosem. I teraz chodzi o tą sumę wszystkich głosów. Co innego dla polityków, jakiejkolwiek opcji, zareagować na głos jednej wspólnoty religijnej, nawet dominującej, a co innego, kiedy zostaje skonfrontowana z głosem wszystkich wspólnot religijnych. To jest zupełnie inna sytuacja, nawet w wymiarze politycznym. Nie wiem. Bardzo proszę, pan, i to będzie ostatnia wypowiedź. Pana marzeniem jest, żeby... To... Dobrze, to zaraz. Pana marzeniem jest, żeby to spajanie społeczeństwa, żeby spajanie społeczeństwa wyszło od struktur religijnych. Przecież mamy całe wieki doświadczeń i to są złe doświadczenia. No, jak można mówić o jakimś dialogu, jeżeli religia katolicka odmawia innym zbawienia, mówiąc, że poza Kościołem go nie ma. A to jest chyba, nie wiem, dla osób wierzących podstawowa sprawa. Może by zacząć od idei humanizmu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No to znowu jest trochę... To jest cały duży problem, który, nie wiem, czy Halina chcesz skomentować. Poza Kościołem. Tak, tak. Jest to jedna z formuł, które bardzo utrudniają życie na ziemi. W nowszych czasach bardzo wielu teologów kwestionuje tę zasadę, a raczej ją reinterpretuje w tym duchu, że gdziekolwiek dokonuje się zbawienie, tam uczestniczy w tym Kościół, ale wtedy ten Kościół nie może być rozumiany jako historyczny Kościół rzymskokatolicki ze swoimi katedrami i zarządami, i biskupami. To jest Kościół Chrystusa, który jest no, bytem zupełnie innej kategorii. I wtedy to oświadczenie, że kto jest zbawiony, to jest w Kościele. To znaczy, człowiek zbawiony nie jest sam. Człowiek zbawiony jest z Bogiem, który jest wszystkim we wszystkich. I wtedy można się z tą maksymą jakoś pogodzić, ale lepiej byłoby się jej wyrzec, żeby nie bruździła. Ale proszę też zwrócić uwagę, że jeśli... Pan nawiązuje do Kościoła katolickiego i do doktryny katolickiej, to proszę też zwrócić uwagę na bardzo silne nurty, i też, które można odnaleźć nawet w nauczaniu Franciszka i przez to zresztą jest przez tą część konserwatywną, bardziej taką zideologizowaną, kontestowany. Także z tego powodu. Na silny nurt tej teologii nadziei powszechnego zbawienia wszystkich ludzi. Bez względu na to, czy wierzą w Boga, czy nie wierzą w Boga, czy są katolikami, czy są muzułmanami. I to jest, w Polsce to bardzo mocno reprezentuje ksiądz profesor Hryniewicz, ale także znany tutaj w Polsce ksiądz Halik. I
i także wielu, wielu innych teologów. To jest także głos Kościoła. To jest także głos Kościoła i te książki są dostępne i one są wydawane przez wydawnictwa kościelne i to także jest głos Kościoła. Więc ja chcę powiedzieć, że świat ten jest bardzo, bardzo polifoniczny i to jest sprawa tego, gdzie my przyłożymy ucho i to usłyszymy. To jest sprawa też uważności na nasze wewnętrzne pewne stereotypy i przekonania. Mamy na przykład obraz tego Kościoła tam, no taki, jaki mamy i tyle. Ja często dostaję baty nie za swoje winy, bo ktoś ma obraz właśnie Kościoła, który gdzieś tam sobie utworzył, nie wiem, z fatalnych doświadczeń z katechetą albo z wypowiedzi jednego czy drugiego mało mądrego czy mało wierzącego księdza, czy tam, nie wiem, wierzący, niewierzący, w co on wierzy. I to się rozciąga na cały. Ale Kościół katolicki sam w sobie jest bardzo bogaty. Jest ksiądz Rydzyk, był ksiądz Jankowski, ale jest biskup Ryś i są inni. No dobrze, ale teraz jest sprawa, co chcecie państwo usłyszeć. No co, to jest dokładnie to. Ja słucham tych, których chcę słuchać, a nie słucham tych, których nie słucham. No jeszcze na szczęście nie ma tak, że muszę słuchać tych, którzy mi się nie podobają, albo z którymi się nie zgadzam, albo którzy dotykają mojej duszy w sposób nieuprawniony. Po prostu ich nie słucham. Albo mogę z nimi prowadzić i to robię. Dobrze, to robię. Jeszcze pan się zapisał do głosu, to jeszcze krótka wypowiedź i będziemy zaraz kończyć. Bo ja wysłuchałem, tylko ci, co z terenu prosili mnie, żeby zapytać, ponieważ tematem było przyszłość dialogu. A my tu żeśmy wysłuchali, co było 100 lat temu, było w Chicago, a do mnie będą potem dzwonili, bo na pewno nie jest to telewizja Trwam, nie jest to telewizja, inne telewizje. Wobec tego my tutaj jak jesteśmy, ten pan sobie już poszedł. Wobec tego przyszłość dialogu to przede wszystkim i pytali, Światowe Dni Młodzieży były, a co my, starszyzna, mamy odpowiadać? A pytanie było, dialog to dialog. Natomiast techniczna sprawa dialogu, bo jesteśmy w wieku internetu, a tam jest naprawdę i kupę hakerów i tak dalej. Która to strona internetowa, zwłaszcza to, co pani tu powiedziała, przypomniała, że 30 lat temu w Asyżu wszyscy się spotkali. I wobec tego problem do tej pory, jak w zeszłym roku też prawosławni i lewosławni spotkali się papież z Cyrylem na Kubie, prawda? Więc już tutaj mamy, w jakim języku jeden drugiemu coś powiedział na ucho, bo wieża Babel to jest podstawowy problem. I z jednej strony, jak my tu rozmawiamy w języku lokalnym, to identyczne dialogi, bo mamy dzień judaizmu przecież dzisiaj. Pan prezydent pojechał do Jerozolimy, prawda, z oficjalną wizytą. Wobec tego ten problem języka dialogu, a przykład idzie z góry, to po 30 latach, bo tam były różne spotkania w Asyżu, akurat to miejsce już stało się tym miejscem dialogu w skali światowej. I wobec tego, w którym języku, bo pierwsze koty za płoty jak zawsze, ale te ostatnie, co było we wrześniu, prawda, w którym to języku, żebyśmy już tego obcego uczyli dzieci, bo język liturgiczny każdy ma swój. Natomiast jak się będziemy mieli, tak jak w Krakowie, młodzież pomodlić Ojcze Nasz, no w którym to języku? I to jest ten problem, priorytet dialogu, bo język to jest rzecz techniczna. Natomiast owoce dialogu 100 lat, 200 lat do tyłu, no to sobie będziemy oceniali, tylko priorytet, na jaki temat mamy rozmawiać, bo mamy Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Tam się wszyscy odwołują. I to, o czym tutaj były głosy z sali, to żebyśmy my, Układ Warszawski, my z Warszawy po dzisiejszym spotkaniu, gdy mówimy o przyszłości dialogu, żeby ta sprawiedliwość, zwłaszcza w Strasburgu, bo jutro będą wybierali elektorzy tego super Europejczyka. Dziękuję bardzo, dziękuję. Problem języka oczywiście jest, ale to nie jest nasz dzisiejszy temat. Halina. Chciałabym jeszcze jedną rzecz przypomnieć. Otóż już w wieku XIX pewien francuski teolog, w tej chwili nie potrafię przytoczyć jego nazwiska, przepraszam za to, ale ukuł pojęcie, które bardzo wielu ludziom, zwłaszcza katolikom, otworzyło drogę do dialogu ekumenicznego.
Mianowicie to było twierdzenie, że póki my sami wyznaczamy cel dialogu i cel dążenia do jedności chrześcijan i mamy tą jedność chrześcijan opisać, to będziemy ustawicznie w konflikcie. Natomiast jego formuła brzmiała taka: zostawmy to Bogu. Bóg wie, a Jezus Chrystus dla chrześcijan wypowiada jego wolę. On wie, jak widzi tą przyszłą jedność swojego Kościoła. Bóg wie, jak widzi przyszłą jedność wszystkich swoich dzieci. I my do tego dążmy, do czego on zmierza. Nie musimy tego opowiadać, nie musimy tego nazywać, nie musimy nawet wiedzieć, jak to będzie. Ale możemy sobie wzajemnie powiedzieć, dążymy do tego, czego Bóg chce, chociaż to przekracza naszą wyobraźnię. Jest niebezpieczną rzeczą definiować, jaki, do czego dialog ma dojść, bo to będzie zawsze za ciasne. Można mieć nadzieję na więcej. I mieć nadzieję na więcej wolno, tak jak wolno mieć nadzieję na zbawienie wszystkich, chociaż nie jest to tezą, że tak powiem, no, potwierdzaną czy narzucaną komukolwiek. Kto woli wierzyć, że nie wszyscy będą zbawieni, może tak robić. Ja nie chcę. Ja chcę wierzyć w zbawienie wszystkich. I jeszcze i w to, że tak dokładnie nie potrafię zbawienia opisać poza tym jednym stwierdzeniem, że to jest być z Ojcem wszystkiego. To jest chyba dobre zakończenie. Proszę Państwa, następne spotkanie będzie w marcu. 13 marca. Od gender. Tematem będzie gender. I naszym gościem będzie profesor Monika Płatek. Zapraszam.